Proszę Państwa, pozwólcie, że przedstawię animatorów tego aktu, tej części, a będą nimi pan doktor habilitowany inżynier Piotr Gawron, profesor Instytutu Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. A w panelu po wykładzie pana profesora będą brali udział. Tytułem panelu będzie zastosowanie informatyki kwantowej teraz i w przyszłości. Pan doktor habilitowany nauk fizycznych Rafał Demkowicz-Dobrzański. Witam serdecznie. Profesor uczelni na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kolega będzie prowadził ten panel i będzie gospodarzem tej części naszego spotkania. Kolega doktor Jarosław Deminet, informatyk, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Profesor doktor habilitowany Marek Kuś, profesor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor będzie się łączył z nami zdalnie. Pani doktor Katarzyna Rycerz, adiunkt w Instytucie Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Także będzie się łączyła z nami zdalnie. Pan doktor Bartek Gardias, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk oraz stacjonarnie siedzący tutaj z nami w studio pan doktor habilitowany Michał Tomza, adiunkt w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. A zaczniemy od wykładu. Przepraszam za przerzucanie kartek, ale nie jestem w stanie się na pamięć nauczyć wszystkiego. Może z czasem. Jakbym miał takiego robota, który Lem mówi, że jest pomocniczy, to on by mi tutaj pomagał od razu w tym wszystkim, bo u Lema mniej było informatyki, więcej było robotyki. To były istniejące roboty. Ale to koledzy niedługo w drugim akcie sztucznej inteligencji powiedzą, w jaki sposób to zrobić. Czyli przechodzimy do wykładu. Czym jest informatyka kwantowa? Pan doktor habilitowany, inżynier Piotr Gawron, profesor Instytutu AstroCent, Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika. Panie profesorze, oddaję panu głos. Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie na tę konferencję i za możliwość opowiedzenia o dziedzinie, którą zajmuję się od 20 lat, jaką jest informatyka kwantowa. Ja jako jeden z pierwszych osób z informatyki, jako programista, zająłem się dzięki profesorowi Węgrzynowi informatyką kwantową jeszcze jako student i nie żałuję. To jest ciekawe 20 lat. Dziedzina jest fascynująca i zachęcam państwa do poznania tej dziedziny. Tą zachętą jest dzisiejsza prezentacja, która nie odpowie na to pytanie w pełni, gdyż informatyka kwantowa jest gigantyczną dziedziną wiedzy, która rozwija się od końca lat 70. ubiegłego stulecia, a tak naprawdę podstawy były jeszcze wcześniejsze. Polska ma duży udział w informatyce kwantowej i dużo się tutaj dzieje. Głównie fizycy pracują nad różnymi zagadnieniami informatyki kwantowej, natomiast informatyków jest zdecydowanie za mało, którzy się tym zajmują. Dlatego ta prezentacja jest przeznaczona dla informatyków, dla ludzi, którzy mają podstawową zrozumienie matematyki, niezbyt złożonej matematyki. I celowałem w to, żeby pokazać, że informatyka kwantowa nie jest tak bardzo trudna. Natomiast, żeby sobie poradzić z wyobrażeniem tego złożonego świata kwantowego, trzeba opanować elementy formalizmu matematycznego, o którym będę odrobinę mówił, mam nadzieję, nie zanudzając. To spotkanie, to ten wykład będzie w takich czterech fragmentach i w pierwszym fragmentem będzie, czy pierwszą częścią będzie opowieść o tym, jak, czy wprowadzenie do tego, w jaki sposób chcemy przejść od problemu informatycznego, o którym zaraz opowiem, do jego rozwiązania na układzie fizycznym. I to będzie cel tej prezentacji. Celem prezentacji jest pokazanie, jak problem algorytmiczny rozwiązać przy użyciu układu fizycznego. Jak przejść ten cały stos.
Ale żeby to zrobić, muszę na początek opowiedzieć Państwu o zasadach rządzących obliczeniami kwantowymi, pokazać taki elementarny, najprostszy, ale jednak nietrywialny algorytm, zwany algorytmem Deutsch, od nazwiska człowieka, który go odkrył. I to był taki początek, to jest algorytm z 1985 roku, zeszłego stulecia, który rozpoczął tę przygodę w pewnym sensie. I odpowiem pokrótce jeszcze o wyzwaniach i nadziejach związanych z komputerami kwantowymi. Z mojego punktu widzenia, na użytek tej prezentacji stwierdziłem, że takim najprostszym odpowiedzią na pytanie, czym jest informatyka kwantowa, a tak naprawdę obliczenia kwantowe, to jest inżynieria amplitud i pomiarów. I mam nadzieję, że to hasło stanie się bardziej zrozumiałe, jak usłyszą Państwo dalszą część tej wypowiedzi. Dobrze, zacznijmy od tego, jak przejść od problemu do układu fizycznego. Wyobraźmy sobie, że mamy problem obliczeniowy. Ten problem obliczeniowy jest trywialny. Jest bardzo prosty, natomiast jest tak prosty, jaki się tylko da zrobić, ale nie prostszy. Wyobraźmy sobie, że mamy funkcję boolowską. Jest to funkcja, która ma jako argument ma jeden bit, jako wartość ma jeden bit. I mamy powiedzieć, czy ta funkcja jest stała, czy różnowartościowa. Ale mamy takie ograniczenie, że możemy ją wywołać tylko raz. Bardzo abstrakcyjny problem, jednakże ciekawy z naszego punktu widzenia. I co możemy wykorzystać do tego? Możemy wykorzystać do tego układ fizyczny, który jest rządzany równaniem Schrödingera. Czyli jest to układ kwantowy. I równanie Schrödingera opisuje ewolucję takiego układu kwantowego w czasie. Dla informatyka ten wzór bywa bardzo straszny i taki mało zrozumiały, ale jeżeli sobie przypomniemy jakieś podstawy układów dynamicznych liniowych czy podstawy automatyki, to wystarczy sobie wyobrazić, że jest to po prostu układ, którego stanem jest wektor i którego ewolucja jest zadana przez jakąś macierz czy operator zwany Hamiltonianem. I taki Hamiltonian pokażę później, gdyż taki Hamiltonian opisuje nam układ fizyczny, komputer kwantowy, na którym chcielibyśmy wykonywać obliczenia. Kiedy myślimy o obliczeniach kwantowych, powinniśmy myśleć o eksperymencie. Powinniśmy myśleć trochę jak fizycy w laboratorium. Takie obliczenia kwantowe składają się z trzech kroków. Przygotowania stanu, ewolucji układu i pomiaru. Stan, ewolucja oraz pomiar są dokonywane na urządzeniu kwantowym. Parametry stanu, parametry ewolucji przychodzą z zewnątrz, przychodzą ze świata klasycznego. To jest to, co zazwyczaj będzie pochodzić z jakiegoś układu sterującego komputerem kwantowym. Natomiast wynik pomiaru oczywiście jest jedyną możliwością odczytania informacji z układu kwantowego, którego natury tak naprawdę wewnętrznej czy wewnętrznego stanu poznać nie możemy. O tym więcej za chwilę. Jako informatycy lubimy mieć stosy obliczeniowe, lubimy mieć drogę od pomysłu do realizacji i lubimy wprowadzać warstwy. I tutaj też proponuję wprowadzenie takiego stosu obliczeniowego, gdzie zaczynamy od jakiegoś algorytmu, który rozwiązuje nasz dany problem. Następnie tworzymy jakąś jego implementację. Tą implementację kompilujemy do języka assemblerowego, kwantowego w tym wypadku. Tworzymy program sterowania, czyli sposób opanowania dynamiki układu kwantowego, czyli już konkretnego sterowania danym układem kwantowym, a następnie wykonujemy ten program na układzie fizycznym. I tą drogę chciałbym Państwu pokazać podczas tej prezentacji. Dobrze, więc jakie są zasady rządzące obliczeniami kwantowymi, które zdecydowanie są odmienne od zasad rządzącymi obliczeniami klasycznymi? Żeby mówić o obliczeniach kwantowych, musimy wrócić do bardzo podstawowego zrozumienia obliczeń klasycznych. W obliczeniach klasycznych podstawową jednostką informacji jest bit, czyli układ, który ma dwa stany, które zazwyczaj oznaczamy sobie etykietami 0 bądź 1. W obliczeniach kwantowych jest to qubit. Qubit jest to układ, którego stan jest opisany dwoma liczbami zespolonymi, z pewnymi ograniczeniami. Jakimi? Po pierwsze, ponieważ są to dwie liczby zespolone, to zapisujemy zazwyczaj jako wektory kolumnowe, jako taką tablicę, gdzie jest jedna liczba nad drugą. I wymagamy dwóch ograniczeń. Pierwsze ograniczenie jest takie, że chcemy, żeby te liczby, a dokładnie kwadraty modułów tych liczb, dodawały się do jedynki. Czyli mamy jedno ograniczenie, które wynika z
tak naprawdę potem zrozumiemy z prawdopodobieństwa, czy z zasady całkowitego prawdopodobieństwa, oraz drugie ograniczenie, które nam mówi, że dwa stany kwantowe różniące się tylko o tak zwany czynnik fazy globalnej, czyli o liczbę zespoloną o długości o module 1, są tożsame dla fizyka. Nie są równe matematycznie, ale dla fizyka są tożsame, dlatego że nie możemy tych stanów odróżnić. I te dwa ograniczenia powodują, że nasze dwie liczby zespolone, które licząc na palcach można zapisać jako cztery liczby rzeczywiste, minus dwa ograniczenia dają nam dwie liczby rzeczywiste. I te dwie liczby rzeczywiste po pewnych przekształceniach możemy zaprezentować w postaci tak zwanej sfery Blocha. Sfera Blocha jest to bardzo elegancka i bardzo użyteczna metoda opisu stanu kubitów. Każdy punkt na tej sferze jest prawidłowym, porządnym stanem kubitu. I teraz klasycznie mamy tylko dwa stany, 0 i 1, tutaj oznaczone na górze i na dole. Natomiast kwantowo możemy mieć dowolną superpozycję, dowolną kombinację liniową tych dwóch stanów. Możemy mieć 0 plus 1, 0 plus i 1, czy dowolną inną, dowolnie inny wektor opisany tymi dwoma amplitudami. Dobrze, jeżeli mamy teraz dwa bity, no to już możemy stworzyć sobie rejestr klasyczny albo jednostkę pamięci, której możemy zapisać jedną z czterech możliwych informacji. 00, 01, 10, 11. Natomiast kiedy mamy rejestr kwantowy, możemy w nim zapisać cztery amplitudy. Z tym ograniczeniem, oczywiście, że te amplitudy muszą spełniać warunki, o których mówiłem wcześniej, czyli muszą się sumować do jedynki odpowiednio i muszą nie są rozróżniane w fazie. Więc jeżeli mamy takie cztery amplitudy, które są liczbami zespolonymi, to jest 8 liczb rzeczywistych, to jest 8 minus 2, 6 liczb rzeczywistych. Czyli przestrzeń stanów takiego układu dwukubitowego ma 6 parametrów. I niestety nie możemy już zastosować tej reprezentacji Blocha, żeby móc opisać taki stan układu dwukubitów, co jest niestety dla nas bardzo smutne, ale no nic z tym nie zrobimy i musimy tutaj wykorzystywać inne metody matematyczne, a nie tylko taką prostą wyobraźnię przestrzenną, żeby móc w ogóle rozumować o obliczeniach kwantowych. Gdy już mamy stany, to chcemy oczywiście wykonywać obliczenia na tych stanach. Klasycznie do dyspozycji mamy bramki klasyczne, czyli elementarne operacje, które możemy wykonywać na bitach. No i klasycznie co możemy zrobić? Na przykład z jednym bitem. Nic możemy nic nie zrobić, czyli go po prostu przepisać. Możemy go zanegować, możemy go jeszcze ustawić, możemy go jeszcze zresetować. W przypadku dwóch bitów możemy wykorzystać jedną z 16 możliwych operacji logicznych dwubitowych, przy czym typowo są to operacje XOR, AND, OR i te operacje oczywiście stosujemy do budowy naszych komputerów klasycznych. Ale zobaczmy teraz jedną specyficzną cechę tych obliczeń. Obliczenia klasyczne przy użyciu tych bramek dwubitowych są nieodwracalne. To, co to oznacza? To znaczy, że znając tylko wyjście z takiej bramki, czyli wartość, która jest przez taką bramkę wyprodukowana, nie możemy jednoznacznie powiedzieć, jakie było wejście. Jest to naturalne w obliczeniach i nas to niezbyt dziwi jako informatyków. Natomiast jest to ważna cecha, która stoi w opozycji do obliczeń kwantowych, które są odwracalne. Czyli znając wyjście, możemy zawsze policzyć wejście z powrotem. Chciałbym jeszcze wskazać Państwu tą bramkę po prawej na dole, to jest bramka XOR, czyli bramka, która zwraca 0, kiedy bity XY na wejściu są równe i zwraca 1, kiedy bity na wyjściu są różne. I zaraz do tej bramki się odniosę, mówiąc o bramkach kwantowych. W przypadku bramek kwantowych, ponieważ nasz stan jest znacznie bardziej złożony, nie jest opisany tylko przez jeden bit, tylko przez dwie amplitudy, to nasz świat bramek kwantowych jest znacznie bardziej złożony. Co możemy zrobić na przykład z stanami kwantowymi? Na przykład
taki stan alfa 0 plus beta 1 możemy zanegować. To znaczy zmienić położenie amplitud. Powiedzieć beta i uzyskać na przykład beta 0 plus alfa 1. I zazwyczaj bramki kwantowe mamy zwyczaj zapisywać w postaci macierzy. No jeżeli stany są wektorami pionowymi, no to bramki będące macierzami są tutaj naturalnym metodą, są naturalną metodą opisu. Co jeszcze możemy zrobić z bramkami kwantowymi? Na przykład możemy zanegować jedną z amplitud. Na przykład w tym wypadku, używając bramki Y, amplitudę beta możemy zamienić na minus beta. Ale również możemy wykonać operacje, które są takie bardzo ciekawe. Taka na przykład operacja Hadamarda. Operacja Hadamarda przekształca stan 0 w superpozycję stanów 0 plus 1, a stan 1 w superpozycję 0 minus 1. I oczywiście, ponieważ tutaj mamy dwie amplitudy, no to ten tutaj zaczynamy ze stanu alfa 0 plus beta 1, więc te dwie operacje są napisane w jednej linijce. Co jest również ważne, stan 0 plus 1 jest przekształcany w stan 0 przez operację Hadamarda, a 0 minus 1 w jedynkę, co zaraz będzie nam potrzebne. Również bramki kwantowe, ponieważ działają na liczbach, w pewnym sensie na liczbach zespolonych, czy w liczbach, mogą mieć parametry ciągłe. Na przykład tutaj parametr phi jest tak zwaną fazą bramki, to jest bramka zmiana fazy, która powoduje, że amplituda przy jedynce, czyli ta beta, zostaje wymnożona przez pewien czynnik fazowy e do minus phi. Jak widać, bramka Y jest szczególnym przypadkiem bramki zmiany fazy. Dobrze, to były bramki jednokubitowe. Świat staje się znacznie bardziej ciekawy, kiedy bramki są wielokubitowe. O, wystarczą nam dwie, dwukubitowe. I teraz bramek dwukubitowych jest oczywiście nieskończenie wiele, ale takie trzy podstawowe albo trzy znane tutaj wymieniłem. Pierwsza z tych bramek jest bramką kontrolowanej negacji, tak zwane CNOT, od controlled NOT po angielsku. I to jest bramka, która ma dwa wyjścia. Możemy sobie wyobrazić, że te wejścia i wyjścia to są bity. I ona pierwsze wyjście przepisuje na pierwsze wyjście. Nic nie robi z nim. Natomiast drugie wyjście, na drugim wyjściu wykonuje operację XOR z pierwszym wejściem. Tak jest to zapisane. Inaczej rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że ta bramka permutuje nam amplitudy. I to jest widoczne po prawej stronie, gdzie po prawej stronie w kolumnie mamy macierze, które opisują te bramki, czy bramkę CNOT na początek, i mamy wynik działania tej bramki. To znaczy, że ciąg amplitud alfa, beta, gamma, delta zamienia się na alfa, beta, delta, gamma. I to jest działanie tej bramki, zamiana tych dwóch ostatnich amplitud. Możemy też stworzyć sobie taką bramkę, która nam będzie zamieniała kolejność amplitud w inny sposób. I jej interpretacja to jest zamiana bitów X z Y, i taka bramka po prostu zamienia nam znowuż alfa, beta, gamma, delta amplitudy w alfa, gamma, beta, delta. Więc to są po prostu zwykłe permutacje elementów. Ale bramki kwantowe mogą być również znacznie bardziej interesujące. I takim przykładem jest bramka pierwiastek ze swap, czyli pierwiastek z wymiany dwóch bitów. I to jest taka wymiana bitów, która zatrzymuje się jakby w połowie drogi i musimy ją wykonać dwa razy, żeby dokonać ją w pełni. Jest to bramka taka czysto kwantowa i którą czasem wykorzystujemy w naszych obliczeniach. Już nie chcę pokazywać jej matematyki, ale widać, że jest ona znacznie bardziej ciekawa. Ostatnim komponentem, który musimy mieć, żeby zrozumieć obliczenia kwantowe, jest pomiar kwantowy, który de facto nie ma swojego odpowiednika klasycznego. Wyobraźmy sobie, że mamy pewien stan kwantowy. Tutaj wybrałem, że ten stan kwantowy to jest pierwiastek 0,7,0 plus pierwiastek 0,3 i 1. Czyli jest to jakiś stan na sferze Blocha, oznaczony tutaj strzałką, czyli końcówka tej strzałki to jest ten nasz stan i chcemy dokonać na nim pomiaru. Co to znaczy? Chcemy się zapytać naszego układu kwantowego, czy jest on bardziej w zerze
czy bardziej w jedynce, że powiem kolokwialnie. I teraz co się dzieje? Ten pomiar kwantowy odpowie nam z pewnym prawdopodobieństwem, że jest w zerze. I to jest oznaczone przez tą liczbę P0 równą 0,7. Prawdopodobieństwo odpowiedzi, że jesteśmy w zerze, jest 0,7 dla tego konkretnego stanu. Prawdopodobieństwo, że tego, że jesteśmy w jedynce, jest 0,3 dla tego konkretnego stanu. Ale to nie wszystko, co jest ważne dla pomiaru kwantowego. Ważne jest również to, że jeżeli już zmierzymy stan 0, czy etykietę 0 w procesie pomiaru, to nasz stan się zmieni i zostanie zniszczony. Zmieni się i będzie stanem 0, czyli strzałka pójdzie do góry, albo jeżeli zmierzymy jedynkę, to znowu nie zostanie zniszczony, ale strzałka pójdzie w dół, tak jak to mamy po prawej stronie na dole. Czyli to, co jest ważne, żeby zapamiętać, że odczyt informacji kwantowej z komputera kwantowego do świata klasycznego jest nie dość, że probabilistyczny, to jeszcze niszczący ten stan kwantowy, który mamy wewnątrz komputera kwantowego. I to jest pewne ograniczenie, z którym musimy się mierzyć, dlatego, jak już mówiłem, obliczenia kwantowe to jest inżynieria tych amplitud, czyli wytworzenie odpowiedniej amplitudy oraz dobranie odpowiedniego pomiaru, żeby móc odczytać stan kwantowy z komputera. Teraz bym chciał pokazać Państwu algorytm Deutscha. To jest taki prościutki algorytm, najprostszy chyba, jaki można sobie wymyśleć kwantowy, który jest bardzo, bardzo interesujący i pokazuje unikalną cechę komputerów kwantowych. Żeby o tym mówić, muszę na początku powiedzieć, w jaki sposób możemy obliczyć funkcję boolowską na komputerze kwantowym. Żeby to zrobić, musimy na pewno mieć jakąś metodę rewersyjną czy odwracalną obliczenia takiej funkcji, ponieważ to jest nasze wymaganie. Obliczenia kwantowe muszą być odwracalne. Więc tutaj mamy taką sprytną metodę. Mamy pewną bramkę, którą nie znamy, którą nazywamy tutaj F, która realizuje naszą funkcję boolowską. W jaki sposób? Otóż w taki sposób, że mamy dwa kubity, pierwszy mający etykietę X, drugi mający etykietę Y, i pierwszy kubit jest po prostu przepisywany, a drugi kubit, na drugim kubicie jest wykonywana operacja XOR z wartością funkcji F dla bitu X, czy dla etykiety X. Czyli ta wartość funkcji to jest 0 bądź 1. Oczywiście wartość X też jest 0 bądź 1. Więc możemy w taki prosty sposób, odwracalny, policzyć wartość funkcji F. Zobaczmy na przykładzie, jeżeli mamy stan Y przypisany, do stanu Y mamy 0, to po wykonaniu takiej operacji X, wartość funkcji F w punkcie X zostanie przekazana do drugiego kubitu. I tam będzie ten bit będący wynikiem przechowywany. Ale teraz zobaczmy, co się stanie w takim dziwnym przypadku, kiedy stan drugiego kubitu już nie będzie stanem klasycznym 0 bądź 1, tylko będzie superpozycją stanów 0 minus 1. I tutaj dzieje się bardzo ciekawa sprawa. De facto stan drugiego kubitu po obliczeniu funkcji f nie zmieni się. Natomiast stan pierwszego kubitu zostanie zamieniony. Dokładnie amplituda przy pierwszym kubicie zostanie zamieniona. Czyli mamy tutaj taką sztuczkę matematyczną, która pozwala nam obliczyć funkcję i zapisać jej wynik w amplitudzie kubitu. Co jest ważne? I tutaj matematycznie jest to napisane na dole, gdzie możemy sobie spokojnie prześledzić, że zaczynamy de facto od stanu x na pierwszym kubicie i stanu 0 minus 1 na drugim, co równa się z prostych działań arytmetycznych x 0 minus x 1 i teraz po zaaplikowaniu funkcji f, czyli ta strzałka to oznacza, uzyskujemy w pierwszym kubicie oczywiście x, bo nic się tutaj nie dzieje, w drugim kubicie f od x, tak jak to było na poprzednim slajdzie, bo ponieważ y jest tutaj 0, minus x 1,
XOR f od x. I teraz po prostych operacjach arytmetycznych, jak sobie to policzymy na palcach, to wyjdzie nam to, że de facto uzyskujemy ten czynnik fazowy minus 1 do f od x, czyli do 0 bądź 1 dla kubitu x i drugi kubit pozostanie bez zmiany w stanie 0 minus 1. Jest to taka sprytna sztuczka, która jest bardzo, bardzo użyteczna w wielu algorytmach kwantowych. Więc przejdźmy teraz do problemu Deutscha i do algorytmu Deutscha, jak już umiemy wywoływać funkcje. Mamy daną funkcję binarną, czy boolowską, która bierze argument 0, 1, 0 bądź 1, czyli bitowy, i zwraca argument, wartość bitową 0 bądź 1. I teraz mamy odpowiedzieć na pytanie, czy ta funkcja jest stała, czy jest różnowartościowa. Stała, to znaczy, czy dla różnych argumentów zwraca tą samą liczbę, 0 bądź 1, dla dwóch różnych funkcji stałych, albo różnowartościowa, czy jest to identyczność albo negacja. I teraz takie funkcje możemy zaimplementować w języku obwodów kwantowych w sposób podany na dole slajdu. Funkcja stała jest trywialna. Funkcja stała, przepraszam, pierwsza, która zwraca 0, jest trywialna w naszym obwodzie, czyli po prostu nic nie robimy z naszymi kubitami. Funkcja stała, która zwraca 1, wymaga wykonania negacji na drugim kubicie. Funkcje różnowartościowe identyczności wymagają wykonania operacji cnot, a negacji operacji cnot i następnie negacji drugiego kubitu. I teraz proszę zobaczyć, jakie to jest pytanie. Chcemy się czegoś dowiedzieć o funkcji, która ma dwa możliwe argumenty, ale chcemy ją wywołać tylko raz. Co to oznacza? No, że klasycznie tego nie możemy zrobić. Jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć o tej funkcji, dowiedzieć się tej informacji, musimy policzyć ją dla argumentu 0, dla argumentu 1 i dopiero zdecydować, czy ona jest stała, czy różnowartościowa. Natomiast z wykorzystaniem komputera kwantowego możemy to zrobić w taki sprytny sposób. To jest obwód algorytmu Deutscha. Pomiędzy krokiem 1 i 2 widzimy, że jest wywołanie funkcji, o którym już mówiłem wcześniej. Jak widzimy, drugi kubit zaczyna w stanie 0 minus 1 i kończy w stanie 0 minus 1. Zatem w ogóle nie będziemy go tutaj zapisywać. Będziemy zapisywać tylko historię pierwszego kubitu podczas tego procesu obliczeń. Więc co się dzieje? Kubit pierwszy zaczyna w stanie 0. Operacja Hadamarda przekształca go w stan 0 plus 1. Następnie wywołujemy funkcję. Więc jak wywołujemy funkcję, to ponieważ widzieliśmy wcześniej, że możemy zapisać w fazie informację o wartości tej funkcji, to robimy. Czyli mamy minus 1 do wartości funkcji f0 w stanie 0 plus minus 1 do wartości funkcji f od 1 w stanie 1. I teraz, korzystając z tej sztuczki, że stany kwantowe, które różnią się tylko o globalną fazę, a minus 1 jest taką globalną fazą, jest taką liczbą o długości 1, czy o module równym 1, wymnażamy, czy wydzielamy, dzielimy albo wymnażamy tą funkcję, to wymnażamy na stan przez minus 1 do f od 0. Tak, żeby to przenieść na drugą stronę, to znaczy na stronę kubitu, jeżeli jest on w stanie 1. Dlatego tutaj mamy trzy kreski, czyli równoważność, a nie równość. No jak się okazuje, dostajemy taki ciekawy stan, który jest 0 plus minus 1 do f0, minus 1 do f1, stan jedynki. Ale jak sobie to ładnie na palcach policzymy, to co się okazuje? Okazuje się, że uzyskujemy stan, który możemy napisać jako 0 plus minus 1 do potęgi f od 0 ksor f od 1. No, a ten ksor opisuje nam dwie sytuacje. Czy funkcja jest stała, czy różnowartościowa? Bo jeżeli jest stała, to znaczy, że f od 0 równa się f od 1, to znaczy, że ksor zwraca 0. A jeżeli jest różnowartościowa, no to ksor zwraca 1. Więc mamy tutaj w tym momencie dwa możliwe przypadki. Jeżeli funkcja jest stała, to uzyskamy stan 0 plus 1. Jeżeli różnowartościowa, to 0 minus 1.
A jak już mówiłem, wystarczy, że zaaplikujemy teraz operację Hadamarda, która ten stan 0 plus 1 czy 0 minus 1 przemieni nam odpowiednio na 0 bądź 1. A te stany możemy zmierzyć i uzyskać informacje z komputera kwantowego, czy funkcja była stała, czy różnowartościowa. Więc zobaczmy, taka sztuczka z wykorzystaniem właśnie inżynierii amplitud, że tak to nazwę, pozwala nam na dowiedzenie się pewnej informacji na temat funkcji, wywołując ją tylko raz, ale nie wiedząc dokładnie, jaka to była funkcja. I to jest bardzo ciekawa cecha algorytmów kwantowych, która pozwala dowiedzieć nam się czegoś o naszym problemie, czy o naszej funkcji. Te funkcje mogą być bardzo różne, bez bezpośredniej obserwacji tych funkcji. I to jest cała sztuka, żeby umieć wymyślać takie algorytmy, żeby je tworzyć i żeby z nimi pracować, bo nie jest to prosty problem. Ten algorytm, jak już mówiłem, powstał w 1985 roku i był źródłem inspiracji do wielu, wielu, wielu badań, które rozwinęły się przez lata i doprowadziły do gwałtownego rozwoju informatyki kwantowej. Ale jesteśmy informatykami, więc chcielibyśmy mieć implementację. Więc tutaj mam kawałek kodu w Pythonie z wykorzystaniem biblioteki Qtip, która służy do symulacji układów kwantowych, ale gdybyśmy chcieli programować komputer kwantowy, wyglądałoby to bardzo podobnie. Implementujemy ten algorytm Deutscha, zakładając, że zaczynamy w stanie 0,0 dla dwóch qubitów, czyli już programistycznie tworzymy sobie obiekt, obwód kwantowy dla qubitów, który ma dwa qubity, to jest ta pierwsza wartość, i jeden bit klasyczny, dlatego że w nim będziemy chcieli przechowywać informacje o wyniku pomiaru. No i nakładamy te odpowiednie bramki, bramkę negacji. Bramka SNOT tutaj to jest bramka Hadamarda, akurat twórcy języka stwierdzili, że nazwą go square root of NOT, czyli pierwiastek z NOT. No, taka konwencja. Więc to jest program, który realizuje nam tą czwartą funkcję najbardziej złożoną, czyli tą, która dokonuje negacji, czyli różnowartościową funkcję negacji. No i mamy kolejne bramki. Na końcu dajemy pomiar, który nazywamy sobie M0, który jest wykonywany na kubicie o numerze 0, a wynik jest przechowywany w bicie też zerowym. Classical store to jest adres kubitu, do którego zapisujemy, bitu, do którego zapisujemy wynik pomiaru. Ten program możemy sobie skompilować do tak zwanego assemblera kwantowego. Jest to jeden ze standardów zapisu programu, czy sposobu programowania komputerów kwantowych. I ten assembler kwantowy jest prawie identyczny do tamtego języka, czy jest odpowiedni, ale oczywiście, gdybyśmy mieli bardziej złożony program w Pythonie, to ten assembler mógłby wyglądać kompletnie inaczej. I to jest już tylko liniowy zapis poszczególnych instrukcji, które to instrukcje są wykonywane na komputerze. Co my tutaj mamy? Mamy deklarację, że jest to, mamy komentarz, jaki program wytworzył ten plik assemblerowy. Mamy w linii trzeciej nagłówek, który mówi, jaki to jest standard. W linii czwartej mamy włączenie biblioteki podstawowych operacji kwantowych z pliku QL1.inc. Tak? I potem w linii szóstej i siódmej mamy odpowiednio deklarację, że będziemy posługiwać się rejestrem o nazwie kwantowym o nazwie Q, który będzie miał dwa kubity, oraz rejestrem kwantowym o nazwie C, który, przepraszam, klasycznym rejestrem o nazwie C, który ma jeden bit. No i teraz od linii 9 wykonujemy kolejne operacje. Negacja, Hadamard, kontrolowana negacja ze źródłem w zerze i celem w jedynce. Znowu negacja i Hadamard. A na końcu pomiar z kubitu zerowego do klasycznego bitu, czy rejestru zerowego. I to jest język, który możemy w tej chwili wysłać na komputer kwantowy i ten komputer kwantowy wykona nam takie operacje, jeżeli będziemy chcieli. Ale jak to się dzieje? Więc tutaj przechodzimy do fizyki. Jakby kończy się informatyka, jesteśmy na barierze informatyka-fizyka w pewnym sensie. Ja tutaj sobie wymyśliłem pewien komputer kwantowy, dwukubitowy, którym mogę wykonywać trzy rodzaje operacji. A tak naprawdę mam pięć sterowań na tym komputerze. Ten komputer to jest układ fizyczny, który musimy wysterować od stanu początkowego, który znamy, do stanu końcowego, który nas interesuje. Więc musimy umieć go de facto zaprogramować sterownik, który będzie
wykonywał, który będzie sterował nam tym układem fizycznym, tak jak każdym innym układem automatyki. Jak to robimy? Na górze mamy napisany Hamiltonian. Ten Hamiltonian może jest złożony, ale jego idea jest taka, która mówi nam tyle. Mamy 5 funkcji, które kontrolujemy. Hx0, Hx1, Hz0, Hz1 oraz funkcje J. Te funkcje są zmienne w czasie i mają jakieś wartości rzeczywiste. Co możemy zrobić? Funkcja Hx0 powoduje, że możemy obrócić kubit zerowy wokół osi X, czyli co odpowiada dolnemu lewemu rysunkowi. Hx1 oczywiście dotyczy kubitu numer 1. Z0 dotyczy obrotu wokół osi, która jest pokazana na rysunku po prawej stronie. I Z1 oczywiście odpowiedniego bitu dla kubitu pierwszego też w kierunku Z, czy wokół osi Z. Jednocześnie możemy też sterować interakcją pomiędzy tymi dwoma kubitami, co jest pokazane w postaci takiej sumy iloczynów, no, tych operacji, czy cokolwiek one nie znaczą. Matematycznie to, co tutaj widzimy, to jest de facto rodzina macierzy sparametryzowana tymi 5 funkcjami. I te 5 parametrów, te 5 funkcji, to jest coś, co musimy znaleźć, żeby wykonać nasz program. Jest to nasz cel, pewien cel sterowania, który musimy znaleźć. I są do tego narzędzia, o których już nie chcę mówić, ale te narzędzia pozwalają nam znaleźć taki program sterowania, który włącza i wyłącza odpowiednie interakcje z naszymi kubitami w czasie. I to jest przykład, jak taki program można wygenerować. Ten program, jak widać, jest to sterowanie typu bang-bang, czyli tylko możemy je włączać i wyłączać. Bo akurat tak wybrałem. I jak widzimy, że na przykład na samym początku oddziaływanie Z0 jest włączone przez chwilę, potem oddziaływania X0 i X1, tak? I naprzemiennie są Z i X wywoływane. W pewnym momencie wykonujemy bramkę cnot, tam w okolicy punktu czasowego 3, więc bramka cnot wymaga interakcji dwóch kubitów, zatem ta interakcja dwóch kubitów jest wymagana, więc włącza się oddziaływanie J. Tak, i znowu jakieś oddziaływanie lokalne na kubity i znowu oddziaływanie J. I tak do końca. I to jest de facto taki uproszczony i modelowy przykład, w jaki sposób możemy nasz algorytm i jego implementację de facto wykonać na urządzeniu kwantowym. Więc pokazałem Państwu ten cały stos od pomysłu, od problemu, poprzez algorytm, jego implementację, aż realizację. Oczywiście to jest bardzo proste, to jest taki przykład zabawkowy, natomiast jest to przykład, który ilustruje, w jaki sposób de facto wykonujemy obliczenia kwantowe już teraz, ponieważ komputery kwantowe istnieją, niestety są one bardzo niskiej jakości. Co to znaczy? To znaczy, że nasze komputery kwantowe niestety nie są idealne i nie zachowują się tak, jak byśmy chcieli, ponieważ pojawia się w nich tak zwane zjawisko dekoherencji. Dekoherencja jest to nazwa tak naprawdę błędów kwantowych. Dla informatyka jest zrozumiałe oczywiście, że jeżeli mamy transmisję pojedynczych bitów, to poprzez długie przewody czy jakiekolwiek inne nośniki może dojść do zakłócenia, tak? Czyli nasz bit 0 może być przerzucony na 1 albo 1 przerzucony na 0 z pewnym prawdopodobieństwem i przy budowie naszych systemów teleinformatycznych dobrze sobie zdajemy z tego sprawę i musimy obchodzić problemy związane z błędami. Świat błędów kwantowych jest znacznie bardziej interesujący, ponieważ przestrzeń stanów kwantowych jest znacznie bardziej interesująca i niestety rodzaje błędów, które mogą się pojawić, też są znacznie bardziej ciekawe. Tutaj na rysunku są takie graficzne dwie reprezentacje dwóch rodzajów błędów. Jednego właśnie, który neguje nam z jednakowym prawdopodobieństwem 0 zamienia z jedynką, czy amplitudę przy zerze probabilistycznie zamienia nam stan 0 na 1 z pewnym prawdopodobieństwem. No i to takie, powstają z tego takie ładne rysunki, o których szczegółowo nie będę mówić. Natomiast na drugim rysunku po prawej stronie widzimy taki błąd, czy taki błąd kwantowy, który zamienia nam z pewnym prawdopodobieństwem jedynkę na 0.
Dekoherencja jest problemem i dekoherencja jest ograniczeniem naszych współczesnych komputerów kwantowych. Natomiast gdybyśmy nie umieli nic z nią zrobić, nasze komputery kwantowe byłyby bezużyteczne. Natomiast możemy coś z tym zrobić. Tak jak klasycznie w informatyce stosujemy kody detekcyjne bądź korekcyjne, tak również w informatyce kwantowej możemy stosować kwantowe kody detekcyjno-korekcyjne jednocześnie. I to jest przykład takiego jednego kodu, nie chcę omawiać szczegółowo tego rysunku, ale idea jest taka, że na jednym kubicie, że jeden kubit, czy stan jednego kubitu psi, zapisujemy na 9 kubitach. I jeżeli w tym czerwonym obszarze oznaczonym A jako błąd, error, dojdzie do błędu na którymś z kubitów, to będziemy w stanie ten błąd poprawić i odzyskać stan psi nienaruszony. Korekcja błędów to jest pierwszy kod korekcyjny, który został wymyślony przez jednego z założycieli informatyki kwantowej, Petera Shora. I oczywiście on jest bardzo taki nadmiarowy, to znaczy musimy użyć 9 kubitów, żeby poprawić jeden kubit. Teraz korekcja błędów jest całym przemysłem i jest to cała dziedzina wiedzy, którą się ludzie zajmują i jest to w pewnym sensie święty graal, jak to zrobić, żebyśmy mogli budować komputery kwantowe, które będą prawie bezbłędne. Jak to będziemy mogli robić, to nasz świat prawie na pewno znacząco się zmieni. Na koniec chciałem pokazać takie dwa proste eksperymenty, które zrobiłem z wyszukiwarkami Google i DuckDuckGo i zadałem pytania. Znaczy, napisałem, co komputery kwantowe będą mogły, co komputery kwantowe mogą po angielsku i patrzyłem, jakie są podpowiedzi. To jest znana zabawa z internetu. I to są bardzo ciekawe odpowiedzi. Oczywiście dużo pytań jest na temat Bitcoina. Bitcoin jest popularny. I tutaj odpowiedź jest nie, komputery kwantowe raczej nie zagrażają Bitcoinowi, chociaż to jest tylko odpowiedź raczej, a nie na pewno. Czy komputery kwantowe będą działać? Pewnie tak, chociaż oczywiście na to jeszcze dowodów nie mamy, ale pracujemy nad tym. Czy rozwiążą problemy NP? Raczej nie, ale może w pewnym drobnym zakresie pomogą przy rozwiązywaniu takich problemów. Czy złamią szyfrowanie? Tak, złamią szyfrowanie. Natomiast mamy możliwości obejścia tego problemu i istnieje cała dziedzina kryptografii postkwantowej przygotowanej na powstanie komputerów kwantowych. Także takich pytań jest dużo i rozumiem, że podczas panelu może porozmawiamy na ten temat więcej, jeżeli kogoś to będzie z panelistów interesować. Ja kiedyś popełniłem taką komiks z moimi współautorami, Michałem Holową, Katarzyną Karą, dotyczący obliczeń kwantowych. Komiks jest dostępny do ściągnięcia za darmo. Pracujemy nad jego drugim wydaniem. I jeżeli kogoś interesuje informatyka kwantowa, to zachęcam do ściągnięcia rewolucji stanu z linku na dole. Tutaj są informacje na mój temat oraz kontakty do mnie. I ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę i mam nadzieję, że ta opowieść o informatyce kwantowej była dla Państwa interesująca. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Piotrze, za ten wykład. Więc może tak jeszcze podsumowując króciutko, to w wykładzie Piotra najważniejsze chyba to, co było, to podkreślenie różnicy obliczeń kwantowych i klasycznych, a ta różnica bierze się z tego, że stany kwantowe mogą znajdować się, możemy przygotować je w superpozycjach, to znaczy układy kwantowe możemy przygotować w superpozycji wielu stanów i nasz kubit może być w stanie 0 plus 1, 0 minus 1, a jeśli tych kubitów mamy więcej, to bogactwo jest jeszcze większe i możemy tak naprawdę przygotowywać układy fizyczne w stanach splątanych. I hasło stany splątane jest już chyba dość szeroko rozpowszechnione w popkulturze, zwłaszcza za sprawą kota Schrödingera. I w ramach takiego przerywnika, żeby troszeczkę może odetchnąć od poważnych spraw, chcieliśmy tutaj Państwu przedstawić taki krótki filmik naszych znajomych kolegów fizyków, którzy spędzili
trochę może za dużo czasu w Singapurze i słońce Singapuru oraz zajmowanie się informatyką kwantową spowodowało, że musieli artystycznie odreagować. I właśnie taka interpretacja artystyczna zagadnienia stanów splątanych i kota Schrödingera będzie treścią filmu, o który poproszę realizatorów. This time you messed up real bad, Vincent. Real bad. They want you dead, and there is nothing I can do about it. But I like you. I always did. So listen carefully. Here is the deal. It's the best I can offer. This looks like an ordinary piece. But it isn't one. It's a quantum gun. There are only two chambers in the cylinder. And there's only one bullet loaded. Nobody in the universe knows where the bullet is. When you pull the trigger, you are going to end up in the superposition of being dead and the gun empty. And being alive and the gun loaded. These two alternatives happen in the same time. The universe is a strange place to live, I tell ya. As long as I don't look at you, you're gonna be alive and dead at the same time. Don't ask me how it feels. I've never done this before. But I will give you enough time to enjoy it. But then I'll look at you. And the big collapse happens. You've got exactly 50% chance of survival, man. Vince, they'll get you anyway, and they'll be really cruel, man. Your choice. Let's go and give them hell. I wish there was a wireless to heaven, and I could speak to Mama every day. I would let her know by the radio I'm so lonesome. Nie wiem, czy to Państwu się teraz jakoś kojarzy z informatyką kwantową, ale powinno, więc jeśli będziecie myśleć o informatyce kwantowej, to miejcie w pamięci ten film i to zawsze pomoże, łatwiej może poczuć jednoczesne istnienie w różnych stanach, pojęcie splątania kwantowego, a przynajmniej to, że wszechświat jest rzeczywiście dziwnym miejscem do życia. I przejdźmy teraz do naszej debaty, która ma troszeczkę jakby ukonkretnić pewne tematy, które pojawiły się w wykładzie Piotra. I w naszym panelu mamy zestaw, taką mieszankę fizyków i informatyków. I myślę, że ponieważ zakładam, że większość słuchaczy jest informatykami, to może byśmy zaczęli tę debatę od takiego spojrzenia informatyków na to, co właściwie oni chcą. Bo Piotr przedstawił pewne pomysły obliczeń kwantowych, ale może one w ogóle nikomu nie są potrzebne. Może klasyczne podejście do obliczeń jest zupełnie wystarczające i w zasadzie wszystko mamy. I niepotrzebnie tutaj szukamy czegoś nowego i podejście, które reprezentuje klasyczna informatyka, jest dla nas w zupełności zadowalające.
Więc ja może bym zaczął od Jarka i poprosił o taki komentarz właśnie informatyka. Co on tutaj, on widzi ciekawego? No tak, ja... Słychać mnie? Ja jestem informatykiem. Na wstępie tylko chciałem powiedzieć, że ten film trochę mnie rozczarował, bo ja spodziewałem się na filmie superpozycji tych dwóch możliwości, to znaczy, że jedna osoba ciągnie drugą i druga ciągnie pierwszą równocześnie, a my to, no właśnie, obserwujemy, czy z chwilą, kiedy zaczynamy obserwować, to dopiero jedna z nich ciągnie, nie wiem. No, ale na dwóch komputerach puścić, troszkę przesunięte w czasie. Gdzie patrzymy, tak. Natomiast tutaj Piotr niestety trochę mi wybił część pytań, bo jako informatyka interesuje mnie dokładnie to, co tam interesuje internautów. Ja nie wiem, czy to jest do czegoś użyteczne. Ja bym chciał wiedzieć, gdzie to przesuwa dzisiaj i za 20 lat nasze możliwości. No bo właśnie, wszyscy słyszą o tym, że będziemy mogli łamać szyfr, co w praktyce sprowadza się do tego, że będziemy potrafili szybko rozkładać liczbę na czynniki pierwsze. To jest przykład szerokiej kategorii problemów, o których tu mówiłeś, tych NP trudnych, czyli takich, gdzie właściwie rozwiązanie jest proste pod warunkiem, że wiemy, gdzie go szukać. Czyli no, rozkładanie liczby na czynniki pierwsze potrafi robić pewnie szóstoklasista, piątoklasista, no w każdym razie uczeń podstawówki. Tylko problem jest, że nie wiemy, jak to robić, jak liczba ma kilkaset cyfr, nie wiemy, jak to robić inaczej niż metodą brutalnej siły. No i pytanie, czy to znaczy, że jeżeli możemy robić superpozycję, to niejako możemy równolegle wykonywać ileś tych obliczeń? Czy to oznacza, że potrafimy w ten sposób na przykład szukać równolegle iluś set dróg w grafie i w związku z tym rozwiązywać różne problemy optymalizacyjne, czy jeszcze coś innego? Jakie są inne potencjalne kierunki, gdzie może to nam przynieść jakąś korzyść, to znaczy możemy osiągnąć cel, którego w tej chwili narzędziami informatycznymi w rozsądnym czasie nie potrafimy rozwiązać? No, na przykład, czy będziemy potrafili lepiej grać w szachy albo w go, bo będziemy równolegle potrafili szukać różnych rozwiązań. Więc pytanie, czy informatycy mogą na coś liczyć, to jest pytanie, a na co właściwie dzisiaj? Ile kubitów możemy mieć dzisiaj, a ile byłoby nam potrzeba, żeby coś takiego większego zrobić? No bo na razie jesteśmy rozzuchwaleni faktem, że potrafimy uruchomić program Hello World. No i pytanie, co dalej? Jakby tutaj, rozumiem, pojawiło się to kluczowe pytanie o ten potencjał obliczeń kwantowych, który polega z grubsza na zrównolegleniu obliczeń, tak? Tak jak Piotr opowiadał o tym, że przygotowujemy superpozycję i jednym wywołaniem funkcji załatwiamy problem, który normalnie wymagałby dwóch wywołań, no a jeśli ten problem się uogólni, to nawet można wykładniczy zysk uzyskać w taki sposób. Czyli kluczowe jest to, że wykonujemy obliczenia jednocześnie na wielu kawałkach superpozycji, gdzie są zapisane różne zestawy danych i to jest ta przesłanka, że rzeczywiście te obliczenia kwantowe są świetne i dają nam potężną moc. I tak jak w filmiku naszym mamy jakby wiele światów istniejących jednocześnie, wiele danych istniejących jednocześnie i możemy dzięki temu obliczyć bardzo dużo rzeczy naraz. No i Piotrze, no to właśnie, to co? To tak jest, czy tak nie jest? Prawie. Znaczy po pierwsze muszę tylko wyprostować, że faktoryzacja liczb nie jest problemem NP. Nie wiemy, jakiej jest klasy i dlatego umiemy rozwiązać je na komputerze kwantowym. Nie mamy dowodów na to, że komputery kwantowe efektywnie rozwiązują problemy NP. Byłoby to z klasy złożoności NP. Byłoby to wielkim osiągnięciem. Ludzie nad tym pracują, ale podejrzewamy, że raczej komputery kwantowe są silniejsze od P, słabsze od NP. Dowodów na to nie mamy. Co do tej pracy na wielu wszechświatach równoległych i liczenia na wszystkich ciągach binarnych jednocześnie, tak, to robimy na obliczeniach w komputerach kwantowych, ale niestety pomiar powoduje, że możemy odczytać tylko jeden wynik i ten wynik uzyskujemy probabilistycznie. Czyli taka naiwna metoda zrównoleglenia poprzez uruchomienia jakby równej superpozycji wszystkich możliwych ciągów binarnych i wykonywania obliczeń na nich, jest
nieskuteczna, ponieważ będziemy tylko próbkować z przestrzeni rozwiązań. Cała sztuka polega na tym, żeby tak przygotować sobie amplitudy, żeby próbkować z przestrzeni rozwiązań sprytnie, żeby uzyskać takie wyniki, które coś powiedzą o naszym problemie. Więc niestety takie naiwne podejście masowego zrównoleglenia, jakbyśmy sobie to wyobrażali, gdy dodajemy kolejne procesory do naszego procesu obliczeniowego klasycznie, nie działa. I tutaj problemem jest pomiar i odczyt informacji z układu. Więc dlatego jest to inżynieria i sztuka programowania komputerów kwantowych, żeby tak zbudować amplitudy, żeby wynik był dla nas użyteczny. I oczywiście tutaj głównym takim algorytmem jest algorytm Shora, który jest najciekawszy, ale nie chciałbym o nim opowiadać szczegółowo, bo to wymaga kilku wykładów. I to było chyba największe osiągnięcie na początek. A co będziemy mieli? Prawdopodobnie będziemy mieli to, co przewidział Feynman na początku lat 80. ubiegłego stulecia. Będziemy mogli, czy możemy powoli, symulować złożone układy kwantowe, na których nie umiemy operować bezpośrednio, na przykład cząsteczki chemiczne, z wykorzystaniem układów kwantowych, na których umiemy operować, czyli komputerów kwantowych. To jest chyba główne zastosowanie obliczeń kwantowych w najbliższej przyszłości, jakkolwiek odległa by ona nie była tak naprawdę. Ja myślę, że jeszcze do tego wrócimy, ale może jeszcze najpierw chciałbym ten głos informatyków, to może Katarzynę bym poprosił o jeszcze takie komentarz, co właściwie chcecie i co w tych klasycznych obliczeniach jest problemem. To znaczy tak, my przede wszystkim, jak mówimy tutaj o rozwoju technologii, to są takie jakby dwie siły, które ciągną zwykle rozwój techniki czy technologii. To są pierwszą siłą, to jest tak zwany market pull, czyli to, co ludzie by chcieli mieć. A drugą siłą to jest tak zwane technology push, czyli coś, co po prostu są pewne ograniczenia technologiczne, więc technologia nie może pójść w danym kierunku, ale z kolei technologia może pójść w innym kierunku, prawda? No i tak naprawdę jest taka, często jest taka sytuacja, że ludzie sobie wyobrażają, że coś będą mieć, podczas kiedy technologia mówi nie, nie da rady w tą stronę iść, albo ze względu na fundamentalne ograniczenia, albo ze względu na to, że po prostu chwilowo nie da się tego rozwiązać, ale technologia mówi, okazuje się, że technologia może iść w innym kierunku, prawda? No bo akurat tam jest taka przestrzeń, że ona się może rozwinąć. No i ludzie mówią wtedy, dobrze, to pójdźmy w tym kierunku, na który pozwala nam technologia. No i dzięki temu mamy taki efekt, że nie dostajemy tego, co ludzie na początku chcieli, tylko to, na co technologia pozwoliła. Więc mamy takie dwie siły, tak? Jedna to jest ten market pull, drugie to jest ta technology push. I to dotyczy właściwie wszystkiego, jeżeli chodzi o rozwój informatyki czy techniki w ogólności. Natomiast jeżeli chodzi o komputer kwantowe, to oczywiście też ma to zastosowanie, bo jako ten market pull, to ja widzę tutaj takich ludzi jak, no chociażby ja, która się zainteresowałam tymi komputerami kwantowymi jakieś tam, nie wiem, 7 lat temu jeszcze ich nie było fizycznie, nie wiadomo było, czy one w ogóle będą, ale zaciekawiły mnie same formalizmy, po prostu matematyczny formalizm, który był ciekawy po prostu. I no i rzeczywiście, takie jakby te zapowiedzi typu algorytm Shora, że jeśli będą komputery kwantowe, to nam się uda to i tamto, prawda? I tacy ludzie właśnie, którzy rozwijają te algorytmy kwantowe, nawet nie zakładając, że one kiedyś będą, to jest ten market pull, tak? A z drugiej strony mamy ten technology push, czyli te ograniczenia technologiczne i to mogą być fundamentalne ograniczenia, których się nie da przeskoczyć, o czym fizycy więcej powiedzą, myślę. No i te takie czasowe, które być może z czasem się uda przeskoczyć i być może wtedy powiemy, o, no wreszcie nam się uda ten algorytm uruchomić, prawda? No, natomiast jeżeli chodzi o takie ograniczenia fizyczne tutaj z takiej informatyki klasycznej, no to pierwszym takim ograniczeniem, znaczy jest ogólnie jest coś takiego jak prawo Moore'a, które mówi, że tam co 2 lata podwaja się moc komputerów klasycznych. No i teraz to jest możliwe ze względu na to, że te no, części do komputerów, one się robią coraz mniejsze i ten postęp jest dzięki temu możliwy, no, ale one się nie będą mogły robić mniejsze w nieskończoność, no bo siłą rzeczy jest ta bariera fizyczna, nie da się zrobić w nieskończoność małych części. Więc wymyślono, że żeby ten postęp dalej szedł, no to przerzucono się na procesory wielokorowe. Tak? Każdy z nas w laptopie ma już wiele korów, nie jest to tylko jeden kor, czyli rdzeń. No i to jest ta równoległość taka klasyczna, prawda? Można wykorzystywać te wielokorowe procesory, ale one też mają swoje ograniczenia. No bo nie da się tam zrównoleglić, jest prawo Amdala, nie da się zrównoleglić
no, do pewnego momentu składa się zrównoważyć problem, potem się nie da, bo zawsze jest ta część sekwencyjna, której się nie będzie dało zrównoleglić. Ludzie oczywiście mówią, tak, jest jeszcze prawo Gustafsona, które mówi, że da się powiększyć problem i przez to można go dalej zrównoleglać, no ale to ograniczenie cały czas jest. No i właśnie teraz jest pomysł, czy da się zejść niżej, to znaczy w sensie do tego mniejszego świata, świata takiego elektronu uwięzionego w pułapce, czyli takiego mikro, właściwie takiego bardzo małego świata, gdzie obowiązują zupełnie inne zasady, zupełnie inne ograniczenia. Więc to jest właśnie pytanie tutaj do panelistów, że można powiedzieć o tych ograniczeniach też. No tyle na razie, dziękuję. Dziękuję bardzo. To może jeszcze z Bartka poproszę jako uzupełnienie tutaj informatycznego spojrzenia na sprawy, czego oczekuje i czego mu brakuje. Tak, dziękuję bardzo. Mnie się wydaje, co Kasia wspomniała o prawie Randala, mi się wydaje, że z punktu widzenia informatycznego obliczenia kwantowe są pewnego rodzaju próbą obejścia tego prawa, bo ono faktycznie mówi coś, co jest druzgoczące wręcz dla możliwości obliczeń za pomocą komputerów klasycznych. I żeby podać taki dobitny przykład, można sobie wyobrazić, że mamy nieskończoną ilość procesorów, takich procesorów core'ów, o których Kasia mówiła, i można zadać proste pytanie, no to w takim razie jaki jest potencjalny zysk z tego? To znaczy, ile szybciej, ile razy szybciej moglibyśmy wykonać dane obliczenie? Okazuje się, że nawet przy nieskończonej ilości taki zysk jest rzędu kilkunastu, może kilkudziesięciu. Więc to jest... To prawda, Amdala, jego się często nie wspomina, mówiąc o obliczeniach kwantowych, informatycy sobie zdawali z tego sprawę. W latach 60. już, bo Amdal sformułował swoje prawo w 67. bodajże, i wydaje mi się, że od tego czasu próbowaliśmy zmienić paradygmat obliczeniowy na taki, który by w pewnym sensie omijał to prawo. I ciekawą rzeczą w prawie Amdala jest właśnie to, że ono ma pewien wyjątek. I ten wyjątek polega na tym, że ono się nie stosuje w przypadku, w którym cały algorytm jest równoległy jednocześnie. I właśnie obliczenia kwantowe są dokładnie takim paradygmatem. Wszystkie obliczenia kwantowe są jednocześnie wykonywane. Oczywiście nie oznacza to, że obliczenia kwantowe w trywialny sposób sprowadzają się do tego, że wszystko jest zrobione jednocześnie, odczytujemy wynik bo jednak to, tak jak Piotr wspominał na samym początku, przy sobie na swoim wykładzie, że jednak jest to nietrywialna inżynieria amplitud i pomiarów, ale do momentu pomiaru wszystko dzieje się równocześnie, prawo Amdala się nie stosuje. I właśnie dlatego obliczenia kwantowe odpowiadają na te poszukiwania informatyków innego sposobu liczenia, które by obchodził to prawo. Dzięki. No dobrze, to widzimy, czego potrzebują informatycy. Chcą zrównoleglenia lepszego niż potrafią. No ale teraz, jak słyszeliśmy w wykładzie Piotra, żeby zaprojektować algorytm kwantowy, to trzeba się troszkę wysilić, tak? Nie wystarczy po prostu zrównoleglić, trzeba jeszcze umieć sprytnie zapytać ten układ kwantowy, tak żeby on nam dał odpowiedź w wyniku naszego pomiaru taką, jaką chcemy, a nie przypadkową. I w związku z tym konstrukcje algorytmów kwantowych są nietrywialne. No i teraz pytanie w związku z tym, jakie te algorytmy mamy? I co te komputery kwantowe w zasadzie, co one nam obiecują i co nam mogą dać? I może bym Marka poprosił o jakiś taki komentarz właśnie od strony fizyków, którzy zajmują się obliczeniami kwantowymi. Jaki tam potencjał drzemie? No po pierwsze, wydaje mi się, że wszyscy mieli, na czym polega, ja bym powiedział, przewaga i na czym polegają kłopoty tego równoleglenia kwantowego, prawda? To wielokrotnie tutaj było podkreślane, na czym to polega, i Piotr to bardzo dobrze wyłożył w szczegółach w takim opisie tego algorytmu Deutscha. No więc ja bym powiedział, że tutaj te fundamentalne problemy związane z równoleglением kwantowym pojawiły się, prawda? I rzeczywiście te algorytmy, które musimy konstruować, to są takie algorytmy, które te właśnie ograniczenia uwzględniają, i to są głównie ograniczenia związane z tym, że pomiar w mechanice kwantowej to jest zupełnie coś innego, albo przynajmniej w dużym stopniu coś innego niż w mechanice klasycznej. Ja może tutaj, żeby jeszcze raz przybliżyć, na czym polega problem z tym równolegnieniem, to powiem, że w pewnym sensie można powiedzieć, że myśmy klasyczny algorytm potraktowali trochę nie fair,
obliczania tej funkcji boolowskiej, prawda? To znaczy, proszę zauważyć, że obliczenie, że stwierdzenie za pomocą obliczenia klasycznego, czy funkcja jest stała, czy nie stała, dostarcza nam znacznie więcej informacji, niż dostarcza algorytm Deutscha. Tak? Mianowicie ona klasycznie po pierwsze wiemy, jakie są wartości tej funkcji. A algorytm Deutscha właśnie, chytrość jego polega na tym, że nie interesują nas wartości tej funkcji, tylko stałość, nie stałość. Widać więc na czym to polega, że to trzeba te algorytmy konstruować. No, tych algorytmów w tej chwili, no ale oczywiście to jest kwestia raczej informatyków niż fizyków, chociaż rolą fizyka jest stwierdzenie, czy taki algorytm rzeczywiście da się zaimplementować, jest sporo, no ale są mniej lub bardziej sensowne, prawda? Rzeczywiście, tak jak już zostało powiedziane, no najbardziej takim spektakularnym jest algorytm Shora, no który oczywiście może nie jest tak łatwo wyjaśnić w dwóch słowach, ale tak naprawdę on sprowadza tę faktoryzację do szukania okresu pewnej funkcji, no okazuje się, że okres funkcji można łatwiej szukać kwantowo niż klasycznie szybciej, prawda? Teraz tak, natomiast oczywiście po pierwsze można też spytać troszeczkę w tym samym stylu, no dobrze, a czy sama fizyka czegoś oczekuje od komputerów kwantowych? Zanim przejdę do dalszych ograniczeń. No oczywiście fizyka oczekuje, dlatego że nie wiem, prawdopodobnie nie wszyscy informatycy zdają sobie z tego sprawę, że współczesna fizyka to jest w zasadzie w bardzo dużym stopniu oparta na przetwarzaniu olbrzymich zbiorów danych. Tak? No to dotyczy fizyki wysokich energii, kosmologii, prawda, ale też na takim poziomie, ja bym powiedział, mikroskopowym, o czym może Michał będzie trochę mówił, który pracuje na pograniczu chemii kwantowej i fizyki. Więc na przykład na obliczaniu własności materiałów w obszarze materii skondensowanej. Ale oczywiście na tym etapie to fizyka może nie tyle będzie oczekiwała czegoś od komputerów kwantowych, co raczej komputery kwantowe oczekują czegoś od fizyki. No więc, co tutaj jest podstawowym problemem, który fizyka musi w jakiś sposób, czy też musi wskazać sposoby rozwiązania, to jest coś, o czym tutaj była mowa pod takim ogólnym hasłem dekoherencji, to znaczy pod ogólnym hasłem, pod którym będziemy rozumieli poprawianie tego, co się źle stało. Otóż taki procesor kwantowy, no on siłą rzeczy oddziałuje z otoczeniem. On nie tylko oddziałuje z otoczeniem, dlatego że my musimy do niego wprowadzić dane początkowe, no i potem odczytać, no ale w jakiś tam sposób jest sprzężony z otoczeniem przez cały czas, co powoduje właśnie ową dekoherencję, które no, są szereg mechanizmów tego, ale znaczy szereg konkretnych mechanizmów tego, ale zasadniczo polega to na utracie kwantowości, kwantowego charakteru tego stanu. On staje się teraz bardziej tak zwanym stanem klasycznym, na przykład zanika owo splątanie, o którym była mowa, przy czym podkreślam, że splątanie nie jest jedynym źródłem tego, żeby mechanika kwantowa była bardziej efektywna niż klasyczna w obliczeniach. No ale on powoduje, więc w związku z tym trzeba to poprawiać w jakiś sposób. Tak? Trzeba to poprawiać, no i to poprawiać, no to właśnie to są te problemy związane z korekcją błędów, prawda? I te problemy są dosyć poważne. One są bardzo poważne, to znaczy to jest podstawowa sprawa, która w tej chwili konstrukcję no, czegoś, co można by było już z czystym sercem nazwać komputerem kwantowym. Na razie mamy układy kilkunastu czy kilkudziesięciu bitów, prawda, kubitów w tym wypadku. No i żeby rzeczywiście zapewnić no, niezawodność, której byśmy oczekiwali od takiego komputera, w jakimkolwiek obliczeniu, nawet
tym nieszczęsnym stwierdzeniu, że 15 to jest 3 razy 5, prawda? Czyli zastosowaniu algorytmu Shora w najprostszym przypadku, kiedy on działa. No to na każdy kubik, który żeby mieć tę odpowiedź no, w sposób powtarzalny i taki, ja bym powiedział, no, który możemy uznać za bezpieczny, otrzymać, no każdy kubik trzeba zabezpieczyć przeciwko temu, można powiedzieć, przeciwko tej dekoherencji, przeciwko tej utracie własności kwantowych kilkoma tysiącami, no rzędu tysiąca innych kubitów, prawda? Żeby te efekty dekoherencji zniwelować i żeby mieć pewność, że no, w dużym stopniu, określonym oczywiście jakimś tam, to obliczenie jest rzeczywiście rzetelne. Marku, mogę na chwilkę ci przerwać? Tak. Żeby oddałbym głos jeszcze Michałowi Tomzie, może żeby właśnie powiedział od tej strony bardziej fizycznej, czyli w zasadzie, dobrze, mamy jakieś nadzieje, algorytmy kwantowe są, jedne są ciekawsze, inne są mniej ciekawe, ludzie tak naprawdę ciągle może do końca nie wiedzą, które problemy jeszcze będą najbardziej takie obiecujące, żeby je puścić na komputerach kwantowych i nawet jak nie wiedzą, to je puszczają z nadzieją, że coś wyjdzie. No ale właśnie, czy my te komputery kwantowe teraz mamy już naprawdę, czy jeszcze ich nie mamy i w zasadzie jak je budujemy? I to może bym zapytał Michała Tomze, który jest z nas wszystkich takim najbardziej fizykiem, w sensie on rzeczywiście zajmuje się fizyką atomową i procesami oddziaływania atomów ze światłem i atomów ze sobą i w związku z tym jakby najbardziej widzi te bebechy, że tak powiem, tego, z czego byśmy chcieli budować ten komputer kwantowy. To Michale, proszę. Tak, no niestety jeszcze uniwersalnego komputera kwantowego no, nie mamy i de facto nie wiemy, czy go będziemy mieli. Jest kilka architektur, które w tej chwili są używane do czegoś, co byśmy nazwali właśnie albo urządzeniem kwantowym, albo takim nieuniwersalnym komputerem, albo po prostu urządzeniem wykonującym pewne obliczenia kwantowe. No to są różne technologie albo oparte na przewodzących kubitach, albo na jonach, albo na atomach, albo na fotonach. Jednakże jest bardzo duży problem, ażeby przejść od tych kilkudziesięciu kubitów, które jesteśmy w stanie kontrolować, mierzyć dosyć dużą dokładnością, do znacznie większych układów. I tego de facto nie wiemy. To znaczy nie wiemy, myślę, że na poziomie sensownej kontroli te kilkaset kubitów prawdopodobnie w przeciągu najbliższych lat osiągniemy, jednakże pytanie, czy przejdziemy do milionów kubitów, które potrzebujemy, ażeby zaimplementować korektę błędu i mieć efektywnie naprawdę uniwersalne tysiące kubitów, które tak naprawdę są tym minimum, który pozwoli na przykład na zastosowania w chemii kwantowej, to my nie wiemy jeszcze tego i cały czas nad tym pracujemy, no bo właśnie ta dekoherencja jest niezwykle problematyczna, ale też tu warto podkreślić, że właśnie fizyka ze swojej strony od no, dosyć tak uporczywie od tych ponad już 20 lat pracuje nad poprawianiem tych technologii. Tu jest mnóstwo do zrobienia, ależ bardzo wiele było zrobionych w międzyczasie. Tak naprawdę przez długi czas rozwój informatyki kwantowej w znaczeniu algorytmów kwantowych i tych bebechów, hardware'u kwantowego szedł bardzo tak równolegle. To znaczy właśnie tutaj osoby informatycy kwantowi czy fizycy kwantowi zajmujący się informatyką kwantową rozwijali algorytmy, a jednocześnie fizycy w laboratoriach, w piwnicach budowali ten pierwszy kubit, już ponad 20 lat temu, pierwsze dwa kubity i operacje na dwóch kubitach trochę więcej niż 10 lat temu. No i w ostatnich 5 latach po raz pierwszy udało się dostać te urządzenia, które składają się z kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu kubitów, które mają dokładność no już taką, że pozwalają na pierwsze zastosowania, chociaż wciąż to są często bardzo takie specyficzne zastosowania i na razie nie wiemy jak dojść do czegoś użytecznego. Chociaż tutaj właśnie już było powiedziane, że rzeczywiście tym pierwszym takim propozycją, kiedy komputer kwantowy, kiedy go nie nazwano jeszcze komputerem kwantowym, może być użyteczny, to jest właśnie do opisu innych kwantowych układów, czyli na przykład cząsteczek albo materiałów ogólnie. I to jest, myślę, jedno z tych zastosowań, których pewnie jako jedne z pierwszych praktycznych zastosowań to właśnie tam uzyskamy. Tu może warto wspomnieć, dlaczego w ogóle to jest problematyczne dla informatyki klasycznej czy fizyki takiej klasycznej rozwiązanie tego problemu. Bo my jako fizycy znamy przepis na rozwiązanie, dokładne rozwiązanie równania Schrödingera, czyli tego równania, które rządzi zachowaniem właściwościami się moleków i materiałów.
ale problem jest taki, że wszystkie dokładne rozwiązania numeryczne, jakie znamy dla tych problemów, one skalują się wykładniczo z ilością elektronów, z ilością atomów, czy z dokładnością, jaką chcemy uzyskać. No i po prostu my mamy gwarancję, że nawet prostych problemów dla kilkunastu układów w sposób kwantowy nigdy nie rozwiążemy. To znaczy nawet najpotężniejsze klastry nam na to nie pozwolą. Więc tutaj jest naturalna droga, że jeśli byśmy dostali ten komputer kwantowy na powiedzmy kilku tysiącach uniwersalnych kubitów, to naprawdę zaczynamy być w tym zakresie, gdzie pierwsze problemy, które rzeczywiście nam pozwolą odkryć nowe cząsteczki, odkryć ich nowe właściwości będą. Ale to jeszcze tak pozwolę sobie na końcu dodać. Natomiast jest oczywiście ta droga trochę krótsza, to znaczy szybsza, a żeby może nie rozwiązywać właściwości dla cząsteczki konkretnej, no nie odkryć tego jeszcze właśnie inhibitorów na jakieś tam choroby, ale po prostu poznać nowe właściwości, nowe rozwiązania fizyki kwantowej poprzez symulacje kwantowe, czyli właśnie takie rozwiązywanie jeszcze prostszych, bardziej modelowych problemów niż właściwości materiałów czy cząsteczek. I to już jesteśmy bardzo blisko tego, ażeby właśnie wykonywać kwantowe symulacje, czyli tak jak było powiedziane, wykorzystywać te układy kwantowe, które umiemy w miarę dobrze kontrolować, do zbadania zachowania się podobnych układów, o których dużo mniej wiemy. Takich modelowych układów, które przypominają na przykład ciało stałe i w ten sposób dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak elektrony w ciele stałym się zachowują. To taka perspektywa właśnie fizyka była, że w sumie te algorytmy to tak nie interesują go za bardzo. On by chciał użyć tych urządzeń, które są bardzo dobrze kontrolowanymi układami kwantowymi, żeby mu symulowały jego układy kwantowe, które go interesują, bo są ciekawe fizycznie, tak? A teraz komentarz jeszcze informatyka. To jest bardzo ciekawe, dlatego że z tego by wynikało, że właściwie my trochę patrzymy ze złej strony, bo w takim razie te komputery kwantowe bardziej byłyby zbliżone do czegoś, co niegdyś istniało, czyli do analogowych maszyn liczących, czy właściwie nieliczących, powiedzmy maszyn matematycznych, w których przed epoką szybkich komputerów symulowało się ważne rzeczy, na przykład jakieś procesy fizyczne, właśnie innymi procesami fizycznymi, prostszymi. Jakimiś symulujemy pogodę przez układ elektryczny z potencjometrami, na którym coś tam ustalamy, ponieważ chcemy rozwiązać równanie różniczkowe, a dokładnie wiemy, że opornik połączony z kondensatorem, cewką i oscyloskopem też rozwiązuje nam dokładnie takie równanie różniczkowe, z jakąś tam dużo mniejszą dokładnością, ale z dokładnością całkowicie wystarczającą do celów praktycznych, a jest to dużo szybciej niż zapisanie tego w postaci próbkowanie cyfrowe i tak dalej. Tak? Nas nie interesował wtedy dokładny wynik, tylko przebieg na oscyloskopie, czy tam wynik z jakąś dokładnością. Więc może zamiast fascynować się właśnie tym, czy potrafimy rozłożyć liczbę stucyfrową na czynniki pierwsze i czy będziemy potrafili na komputerze kwantowym grać w Go i tam te bitcoiny czy problem Commis-Voyagera rozwiązywać, to może właśnie powinniśmy raczej patrzeć, a na ile to pomoże zasymulować czy obliczyć ten proces, gdzie właśnie dokładny wynik nie gra roli, bo jak mówimy o kocie Schrödingera, to nas interesuje rzeczywiście kot żywy czy nie, natomiast rozumiem, że jak mówimy o pewnej relacji 100 milionów cząstek między sobą w jakimś związku chemicznym, to nas interesuje właśnie statystyka zachowania tych 100 milionów cząstek i nie interesuje nas, czy akurat 500 tysięcy jest takich czy innych. Być może to w ogóle w tym sensie jest źle zadane pytanie, czego informatycy oczekują, bo należałoby powiedzieć, informatycy będą się zajmowali czymś innym. My tu mówimy o tym, czego świat praktyczny oczekuje od czegoś, co znakomicie uzupełni tę informatykę cyfrową, można powiedzieć, która będzie później przetwarzać być może te wyniki. Natomiast są pewne rzeczy, które będą liczone przez komputery cyfrowe i są pewne rzeczy, które będą liczone przez inne komputery i nie ma co tu się ścigać, bo ja na początku zadałem pytanie, to ile czasu trzeba, żeby mieć, żeby właśnie mieć tyle kubitów, żeby można było wyjść poza te proste przykłady. Na pewno widać, że to jest trudne, bo można powiedzieć z historii, że w ciągu 20 lat
istnienia pierwszych komputerów cyfrowych, czyli powiedzmy od lat 40. do lat 60., właściwie od pewnego stadium eksperymentalnego, można powiedzieć, czy bardzo takiego wąsko nakierowanego na rozwiązania numeryczne, właściwie nastąpiło przejście, nastąpił rozkwit. No, lata 60. to już są komputery ogólne, na których można wszystko. One oczywiście są miliony razy wolniejsze, były miliony razy wolniejsze niż dzisiejsze, ale to już były pełnokrwiste komputery, właściwie miały wszystko to, co dzisiejsze komputery. W ciągu 20 lat rozwoju tej informatyki kwantowej, no daleko nam do takiego postępu, więc można by powiedzieć, no to może za 50 lat będziemy mieli ten milion, a może za 80, co szczerze mówiąc mnie już jakby mało tu interesuje. No nie mamy kwantowego tranzystora, tak? Jesteśmy na etapie tych lamp próżniowych, tylko może nawet tak przekaźników jest, może nawet przekaźników, tak, które jeszcze się psują. Które psują się, więc może nie warto działają w ogóle iść tą drogą, może warto powiedzieć, okej, okay, ale to my nie potrzebujemy wcale tego tak rozwiązanego, tylko chcemy do takich celów, jak mówiłeś, potrzebujemy właściwie tego, co mamy teraz i może to już starczy. No tak, ale żeby jakąś tam dozę optymizmu wlać, no to jestem optymistą, nie wiadomo, może za 5 lat ten tranzystor się pojawi, tak, kwantowy i nagle w ogóle to przeobrazi całą dziedzinę, prawda? Bo a myślicie, tutaj, że to jest możliwe? No, nic nie jest niemożliwe chyba tutaj. Ja bym powiedział, ponieważ ten rozwój technologii, czyli właśnie tych realizacji jest naprawdę taki, powiedziałbym, uporczywy. On sobie trwa od lat 90. I tutaj jest tak, że jak się pojawiają jakieś bariery, to są rozwiązywane, więc ja tutaj jestem optymistą, tylko nie jestem optymistą, znaczy pesymistą jestem co do tego, że to nie będzie w ciągu kilku lat, ale jestem optymistą, że na pewno układy oparte na kilkudziesięciu, kilkuset qubitach znacząco poprawią swoją jakość, tylko to wciąż to będzie dalekie od uniwersalnego komputera kwantowego, ale to będzie świetne urządzenie właśnie do badania wielokubitowej fizyki kwantowej. Ja myślę, że tutaj, przepraszam, że ważne jest dla słuchaczy, żeby jakby też potrafili się poruszać w tym świecie komputerów kwantowych, bo jak się wpisze w Google komputery kwantowe, to wyskoczy nam ileś firm, tak, które już sprzedają te komputery, które oferują usługi obliczenia kwantowe. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, co to w zasadzie jest, tak? Czy to są prawdziwe już komputery kwantowe, które dają nam jakąś przewagę, czy to są zabawki? I tutaj to, co Jarek mówił, jakby mamy rozróżnienie między tym, czy my rzeczywiście ciśniemy na te obliczenia cyfrowe z korekcją błędów, tak, i z takim pełnym jakby wyposażeniem, czy próbujemy iść troszkę boczną drogą właśnie takich jakby obliczeń analogowych, bo z wykładu Piotra można było też poczuć, że w obliczeniach kwantowych ważne są nie tylko zera i jedynki, tylko amplitudy, prawda? Czyli to są te takie jakby ciągłe, zmienne te sygnały, które w zasadzie są jak obliczenia analogowe w jakimś sensie, tak? To są jakieś tam liczby zespolone, które no, nie są zdyskretyzowane. Dopiero element pomiaru wprowadza tą dyskretyzację i tym obliczenia kwantowe różnią się od analogowych, ale jednak mają w sobie ten pierwiastek analogowy. Więc teraz jak patrzymy na oferty różnych firm, to jeśli one nie mają jakby zaimplementowanej kwantowej korekcji błędów, no to bardziej byśmy właśnie po nich się spodziewali takich ofert w stylu obliczeń analogowych, czegoś, co nie gwarantuje unikania błędów, tylko jest pewnym ciekawym urządzeniem fizycznym, który coś może liczyć, ale no nie będzie to algorytm Shora. Nie wiem, Piotrze, czy coś byś jeszcze tutaj dodał w tym temacie? Tak, no ja zastanawiałem się, czy oczywiście mówić o tych algorytmach, które wierzymy, że będą do uruchomienia, już dzisiaj są, czy będą do uruchomienia w ciągu paru lat, i to są algorytmy, no, taka klasa algorytmów wariacyjnych. To znaczy, co współczesne komputery kwantowe mogą albo prawie mogą? Mogą uruchomić kilka bramek relatywnie dokładnie i utrzymać informację kwantową przez te kilka bramek. Niestety, jeżeli będziemy chcieli zaaplikować kilkadziesiąt, kilkaset bramek, informacja stanie się bardzo klasyczna i stracimy tam przewagę kwantowości. Dlatego współcześnie robi się bardzo krótkie obwody, z których próbuje się właśnie wydusić cokolwiek użytecznego. To cokolwiek użytecznego może być jakaś taka elementarna właśnie symulacja cząstki, albo próba powiedzenia, a zbudujemy sobie malutką sztuczną inteligencję czy algorytm uczenia maszynowego z wykorzystaniem tych komputerów, które są tak bardzo obarczone błędem i tak bardzo jeszcze nieprecyzyjne. Także współcześnie mamy nadzieję, że te takie proste układy, które w pewnym momencie uderzą granice, które nie będziemy mogli ich symulować. To znaczy, to już się powoli dzieje.
No bo to jest tak, najlepszy komputer kwantowy, jaki mamy, to są komputery kwantowe, które są całkowicie symulowane na zwykłym krzemie w centrach superkomputerowych. W centrum superkomputerowym możemy symulować dokładnie 40 parę qubitów w tej chwili. Ale żeby te 40 parę powiększyć o 1, to potrzebujemy dwóch centrów superkomputerowych, o 2 to 4 centrów i tak dalej, to rośnie wykładniczo. Więc w momencie, kiedy będziemy mieli 100-150 qubitów, które będą relatywnie dokładne, okaże się nagle, że nie, to wiemy, że na pewno nie możemy już tego zasymulować, nawet wykorzystując bardzo eleganckie sztuczki matematyczne. I pytanie, czy te 150 qubitów, które będą jeszcze obarczone błędem, nie będą korygowane albo będą korygowane w jakiś sposób bardzo prosty i naiwny, czy one pozwolą nam na zrobienie czegoś, czego nie umiemy współcześnie. I tutaj nawiązując jeszcze do tego, co interesuje informatyków. Nie wiem, czy państwo wiecie, że większość obliczeń na superkomputerach w Polsce to jest obliczenia z wykorzystaniem programu Gaussian, czyli chemia kwantowa. Więc informatyka w dużej mierze zajmuje się obliczeniami dla chemii. I tutaj komputery kwantowe mogą mieć rzeczywiście główne zastosowanie. Może te 150 qubitów, które jest relatywnie dobre, na które możemy wykonać kilkaset bramek po kolei, co byłoby już gigantycznym osiągnięciem, jest w stanie nam zastąpić, przynajmniej częściowo, te masowe obliczenia, które w przypadku Polski zużywają wielkie ilości węgla, żeby je wykonywać. Więc jest ta granica, którą musimy przekroczyć. To, co nie możemy symulować, a to, co już jest użyteczne. A to jest właśnie te najbliższe lata, które będziemy obserwować. No bo właśnie na tej granicy jesteśmy, bo jak państwo pamiętają, pewnie sprzed ponad roku było to głośne wydarzenie, kiedy Google ogłosił, że zbudował procesor kwantowy, tam 53 qubity, który jakby pobija najlepszy superkomputer, jaki istnieje w tym momencie. I no, Google troszkę przelicytował, no bo IBM pokazał, że jednak pamięć ich superkomputera jest tak duża, że byliby w stanie powtórzyć to obliczenie w ciągu tam dwóch dni, a nie tam wieku wszechświata, czy tam, nie wiem, czy tysięcy lat, które Google twierdził. No, natomiast prawda jest też taka, że tak jak Piotr mówi, że gdyby Google był w stanie dodać jeden qubit do tego swojego urządzenia, czy dwa qubity dobrej jakości, no to IBM by musiał dostawić drugi hangar, tak? I w związku z tym rzeczywiście ten układ kwantowy ma potencjał i bardzo trudno jest w pewnym momencie go symulować klasycznie, dlatego wierzymy, że można z niego coś wycisnąć użytecznego w pewnym momencie. Ale jakby jesteśmy na tym etapie, na tej granicy jakby jesteśmy. Ja może bym jeszcze chwilę dał szansę naszym panelistom zdalnym, bo oni są tak tutaj trochę na ścianie, więc może by mieli ochotę teraz coś dodać. No właśnie, mnie by szczególnie interesowała opinia Marka na temat tych wizji, bo Marek, podobnie jak ja, właściwie przez znaczną część tej rozwoju informatyki był świadkiem tego i widział, jak to się zmieniło, więc może też mieć taką lepszą perspektywę. Nie wiem, mi się wydaje, że ja nie mam jakiejś tutaj specjalnie dobrej perspektywy albo lepszej jako fizyk. Ja zresztą raczej jestem matematykiem niż fizykiem, zajmuję się takimi podstawami informatyki kwantowej. Natomiast większość rzeczy została tutaj powiedzianych. Ja zawsze jeszcze zadaję takie pytanie, które uważam najczęściej moim kolegom, które zajmują się informatyką kwantową z różnego punktu widzenia. Czy oni uważają, że jest jeszcze potrzebne jakieś dodatkowe, przełomowe wydarzenie, znaczy pomysł, jakiś przełomowy pomysł, który w jakiś sposób na przykład przyspieszy to, uczyni nas bardziej optymistycznymi w stosunku do tego, kiedy te komputery się pojawią. Czy też może po prostu trzeba cierpliwie dłubać nad tym, na czym mamy i opierać się na raczej jakichś takich cząstkowych, no ciekawych skądinąd rezultatach nowych, na przykład dotyczących jak implementować te takie właśnie rozwiązania, jak korekcja błędów i tak dalej. Teraz tak, no ja oczywiście zgadzam się z tym, że być może się okaże tak, że jeśli chodzi o komputer kwantowy uniwersalny, to nie jest coś, co jest łatwe do osiągnięcia. I prawdopodobnie tak rzeczywiście jest. I że w związku z czym raczej będziemy się zajmowali symulowaniem
konkretnych, znaczy bardziej konkretnych procesów fizycznych za pomocą innych procesów fizycznych, to zresztą było, jak powiedział, źródłem koncepcji Feynmana. No i fizycy byli na tyle chytrzy, że w pewnym momencie się zorientowali, że oni będą mówili też o komputerach kwantowych, tylko o symulatorach kwantowych, no i to troszkę zdjęło z ich ramion ciężar zbudowania tego uniwersalnego komputera kwantowego, no ale powiedział, że rozbuchana propaganda już na tyle, no nie wiem, czy dobrego, czy złego sprawiło, że poszukiwanie rozwiązań takiego komputera kwantowego uniwersalnego, takiego jak sobie wyobrażamy, że stoi na u nas na biurku i my mu wydajemy polecenia, zrób to i zrób tamto, to on to robi, prawda? Znaczy w tym sensie, że możemy je wprowadzać z klawiatury i tak dalej. No, w ogóle nie bardzo jest jasne, jak zaimplementować taką rzecz technicznie w fizyce, to znaczy, że trzeba by te kubity umieć sterować nimi odpowiednio, wydawać im jakieś polecenia, żeby się zmieniały. No to teoretycznie wszystko jest możliwe, natomiast te implementacje są ciągle jeszcze raczkujące, ja bym powiedział. Takim dowodem dla mnie na to, że jesteśmy w bardzo wczesnym etapie rozwoju i wbrew pozorom to, że fizyka zaproponowała kilka różnych rozwiązań, o których tutaj już wspominał Michał, mianowicie rozwiązania za pomocą używające tak zwanych zimnych atomów, jonów w pułapkach, fotonów, znaczy takich optycznych, liniowych, optycznych urządzeń, przede wszystkim tym nadprzewodzących kubitów, zresztą też w różnych architekturach, różne są pomysły, jak się to wykorzystuje. No więc jak widać z historii techniki, no to w pewnym momencie pewna technologia zyskuje na znaczeniu i to jest taka dominująca technologia. No w tej chwili takiej technologii nie widać. Także tutaj... Znaczy, no, prawdą jest, że rzeczywiście większość z komputerów, które oferowane są na rynku, to są komputery oparte o nadprzewodniki, czyli kubity nadprzewodzące. O nadprzewodnicy. Tak, i rzeczywiście to się najbardziej rozwinęło, ale w nich jednak wydaje się, że najtrudniej uzyskać tą korekcję błędów i ten poziom. Michał chciał jeszcze dodać coś, a później może Katarzynę bym poprosił i Bartka, żeby też mieli szansę. Tak, jeśli mogę, takie moje przewidywanie jest, że jeśli chodzi o poprawianie właśnie powiedzmy właśnie ilości bramek, tak, czy jakości i długości działania, to jest raczej ewolucyjny rozwój. To znaczy potrzebujemy tych setek doktorantów w piwnicach wydziałów fizyki i te układy na kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, może nawet małe kilkuset, tam 100, 200 kubitach, to właśnie będzie zrealizowane tak ewolucyjnie. Znaczy my wiemy, co robimy. Natomiast rewolucja jest potrzebna, żeby przejść do większej ilości kubitów. I tego nie wiemy, jak to zrobić. Milion. Do miliona, tak. Do miliona, czy do dziesiątek tysięcy. Czyli nawet z tranzystorów musimy przejść na układy scalone. Tak. I tego nie wiemy, jak to zrobić. Może Katarzyna, mogę poprosić cię o komentarz do Woldy. Ja chciałam... Tak. Ja chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się z takim podejściem, że to będzie tylko do symulowania, używamy układów fizycznych do symulowania innych układów fizycznych, to znaczy oczywiście też, natomiast ja chciałam zwrócić uwagę, że w informatyce już dawno mamy przykłady, kiedy myśmy te nasze algorytmy inspirowali fizyką czy też biologią. No i takim przykładem jest chociażby symulacyjne wyżarzanie, które czerpie z fizyki statystycznej, z symulacji modelu Ising'a i po prostu może być używane właśnie, używa algorytmu Metropolisa do tego, żeby znaleźć minimum funkcji. No i to było właśnie taki przykład takiego algorytmu, który używa jakby symulacji, inspiruje się symulacją fizyczną, symulacją układu fizycznego, ale tak naprawdę robi coś dowolnego, może znaleźć rozwiązanie problemu Comey-Voyagera. Oczywiście niedokładnie, znaczy dla dużych układów niedokładnie, natomiast może, prawda, i całkiem dobrze działa. No i tutaj też mamy całą tą rodzinę tych annealerów kwantowych, prawda, które też, my mówimy cały czas o tym uniwersalnym komputerze, ale też oprócz tego rozwija się ten D-Wave, który tak z mojej obserwacji wygląda na to, że on troszeczkę większe potrafi problem rozwiązać niż ten uniwersalny, który wciąż, znaczy ja mówię o tym, co dają te firmy tak jakby za darmo ludziom, które mogą się tam zalogować i spróbować. To na annealerze nam się udało troszeczkę większy problem rozwiązać niż na tym
uniwersalnym. Więc tutaj ja bym się nie zgadzała z tym, że to tylko do układów fizycznych, może trochę fizycy zdominowali tą dyskusję, bo można się inspirować właśnie symulacją układów fizycznych, robić całkowicie informatyczne rzeczy, na przykład szukać minimum funkcji, optymalizacja, jak najbardziej to będzie można robić, myślę. No bo to rozumiem, jest taki kierunek, kiedy nawet nie mamy jakiejś gwarancji przyspieszenia, tak? Nie mamy teoretycznych podstaw, że wiemy, że będzie przyspieszenie, ale próbujemy, okej, może się uda, tak? I właśnie ten D-Wave jest takim przykładem, jest platformą, która no, jest jakąś alternatywną architekturą obliczeniową, której fizycy trochę się krzywią, bo w zasadzie poziom szumów jest tam taki, że nie spodziewamy się tam na możliwość istnienia silnego kwantowego przyspieszenia, dzięki jakiemuś dalekozasięgowemu splątaniu kwantowemu, ale mimo to można uznać, okej, jest to alternatywna architektura, z której może coś wyjść niespodziewanego, tak? I takie rozumiesz podejście. Tak. Znaczy moje podejście jest, ja bardziej jestem tym market poolem, tak? Czyli tą osobą, która by coś chciała mieć i ja tam się za bardzo nie przejmuję, że te komputery za dobrze nie działają, bo mnie ciekawi sam formalizm i pokazanie, że coś fajnego można za pomocą tego formalizmu zrobić. Natomiast oczywiście problem jest taki, że rzeczywiście te komputery mogą nie działać, ale myślę, że Bartek też dużo wie na temat annealerów. Tak, to może Bartku teraz oddam ci głos. W ogóle tak próbując odpowiedzieć na pytanie, czy jest potrzebna jakaś wielka rewolucja, żeby zrobić duży krok naprzód, można zaryzykować stwierdzenie, że jest, ale niekoniecznie ona musi być sprowadzić do wielkiego kryzysu fizycznego, może ona po prostu się sprowadzić do innego sposobu myślenia o komputerach kwantowych i próby ich zastosowania. I tutaj można sobie wyobrazić prosty przykład. Jeśli sobie wyobrazimy komputer kwantowy i popatrzymy na niego jak na zbiór połączonych qubitów, które w jakiś sposób ze sobą rozmawiają, to jest to nic innego jak sieć neuronowa. I wiemy, teoria sieci neuronowych ostatnio przechodzi swój renesans tak naprawdę i widzimy ogromne zastosowania. I jest rzecz taka, która jest niesłychanie charakterystyczna, jeśli chodzi o te sieci. One są strasznie odporne na błędy. To znaczy, z punktu widzenia sieci, jak ona się czegoś uczy, no może nie jest dokładnie ważne, że znalazła tam minimum w jakimś punkcie. Ważne jest, że gdzieś tam w odpowiedni kierunek był tego nauczania. I w pewnym sensie próba spojrzenia na komputer kwantowy jak na sieć neuronową już sama w sobie implementuje korekcję błędów, ponieważ z natury takie widzenie komputera kwantowego jest odporne na błędy, bo nie interesuje nas konkretny punkt, którego szukamy, konkretny minimum, ale odpowiedni kierunek. Więc może okazać się tak, że nawet jeśli, tutaj rozpatruję najgorszy możliwy scenariusz, że komputery kwantowe okażą się wielkim fiaskiem i nigdy nie zbudujemy pełni komputera, który ma tolerancję na szum, to obliczenia kwantowe pozostaną z nami, na przykład jako już konkretna realizacja sieci neuronowych. I może się również okazać, że one po prostu nie będą dawały nam więcej niż dają komputery klasyczne, w sensie możliwości obliczeniowej, ale skala uczenia, na której te procesy się dzieją, będzie rzędy wielkości mniejsza. I samo to już sobie umożliwia wykonywanie obliczeń opartych na sieciach neuronowych w czasie rzeczywistym. A to zdaje się być konieczne w niedalekiej przyszłości, bo musimy w jakiś sposób rozwiązywać problemy optymalizacyjne, choćby takie jak korki. Więc wydaje mi się, że komputery kwantowe i technologia kwantowa, no, jak bardzo niedojrzała jest w tej chwili, już zostanie z nami i nastała w takiej czy innej formie. Jarku, jeszcze chciałeś coś dodać? Bo ja chciałbym przewrotnie zadać inne pytanie. Czy właściwie potrzebne, w jakim stopniu będą nam potrzebne te normalne komputery? Bo właściwie my używamy w tej chwili tych normalnych komputerów, superkomputerów, głównie dokładnie do symulacji tego, co się dzieje w świecie rzeczywistym. Odkładam na bok wszystkie bazy danych, które w tej chwili są zupełnym marginesem, można powiedzieć. Natomiast tak naprawdę pewnie, nie wiem, 80% czasu centrów superkomputerowych to są rozwiązywania układów równań, żeby policzyć prognozę pogody, czy właśnie żeby policzyć zachowanie cząstek chemicznych, fizycznych, symulacje tuneli aerodynamicznych, których właściwie się już prawie nie robi w realu, bo to wszystko się robi w przestrzeni wirtualnej cyfrowo. Pytanie, po co? Być może to wszystko jest całkowicie niepotrzebne, to znaczy zamiast rozwiązywać układ setek milionów równań z setkami milionów niewiadomych po to, żeby policzyć pogodę za 2 godziny, to może lepiej zrobić jakąś sieć kubitów, które to nam zasymulują i tam błąd nie gra roli. To, że gdzieś nam się tam o jeden stopień czy o metr na sekundę wiatr źle policzy, to
kogo to interesuje, tak? Tak samo z tą siecią neuronową. My tak naprawdę symulujemy zachowanie czegoś. To może wobec tego należałoby odwrócić ten paradygmat i powiedzieć, to przestańmy symulować cyfrowo świat, który jest w rzeczywistości analogowy i spróbujmy opisywać ten świat analogowy innym światem analogowym, tym kwantowym, jeżeli to da lepsze wyniki. No, te maszyny analogowe zniknęły, bo one po prostu dawały gorsze wyniki niż mamy maszynę cyfrową. Tunele aerodynamiczne znikają, bo na superkomputerze można to samo policzyć lepiej, szybciej. Ale jeżeli okaże się, że symulator kwantowy, można go tak nazwać, żeby już nie używać tej nazwy komputera, który sugeruje, że to tam koniecznie te zero jedynki muszą się zgadzać. Jeżeli ten symulator kwantowy da lepsze wyniki, no to w ogóle dajmy sobie spokój z rozbudową tych wielkich centrów komputerowych. Po co IBM ma stawiać następny hangar, jeżeli można to zrobić w inny, prostszy sposób? Więc być może to jest jakieś rozwiązanie. Ponieważ jakby zbliżamy się po trochu do końca, ja może bym tak spróbuję chwilkę podsumować i jeszcze później oddam wszystkim głos, bo jakby zaczęliśmy od takiego, można powiedzieć, kanonicznego podejścia do informatyki kwantowej, które Piotr przedstawił, które w zasadzie pojawiło się właśnie pod koniec lat 80. i na początku 90. miało taki rozkwit teoretyczny, bo wtedy został jakby wymyślony algorytm Shora i kilka innych algorytmów, które pokazało te nadzieje, ale jednocześnie one wymagają gigantycznej infrastruktury fizycznej, o niesłychanej jakości. Tak? To algorytm Shora, żeby zaimplementować, żeby złamać szyf RSA, to potrzebne są miliony qubitów. I oczywiście są ciągle ludzie, którzy w to wierzą i nawet są firmy, które mają na swoich stronach napisane, będziemy mieli milion qubitów niedługo, może. Znaczy ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie, czy nie, bo przewidywanie wiadomo, że jest trudne, a zwłaszcza w przyszłości. I w związku z tym to jest ta kanoniczna droga, która jest najtrudniejsza, bardzo obarczona dużym ryzykiem. Natomiast tutaj się pojawiły co najmniej dwie jeszcze inne drogi. Właśnie jedna droga to jest ta droga symulatorów kwantowych, czyli użycia układów kwantowych do tak jakby analogowego symulowania innych zjawisk fizycznych, ale uwzględniając efekty kwantowe, które są najtrudniejsze do opisu przez klasyczne komputery cyfrowe. A druga jeszcze gałąź, o której Katarzyna wspominała, to jest właśnie to troszkę, co się nazywa takie inspirowane kwantowo, czy tam fizycznie, algorytmy klasyczne. Bo tak jak Katarzyna mówiła o algorytmie Metropolis, to kilka lat temu była taka też głośna historia. Wiemy, że jednym z takich wyzwań obliczeniowych są systemy rekomendacyjne. Tak? Jak ktoś ogląda Netflixa, czy kupuje na Amazonie, no to ten Netflix i Amazon bardzo chcą podać nam kolejny film, który obejrzymy za chwilę i będzie nam się strasznie podobał, no bo on zna już nasze gusty, tak? I matematycznie to się sprowadza do znajdowania wektorów własnych, pewnych gigantycznych, bardzo rzadkich macierzy, bo te wektory własne to są takie jakby takie skondensowane kategorie gustów, tak? I my wpadamy w różne kategorie gustów i nie jesteśmy wcale tak bardzo oryginalni, jak myślimy. No ale trzeba do tego, żeby te kategorie rozpoznać, trzeba odwracać gigantyczne macierze. No i pojawił się kilka lat temu algorytm kwantowy, który właśnie rekomenduje nam ten nasz film i on miał mieć praktycznie wykładnicze przyspieszenie w porównaniu z klasycznymi algorytmami. Okazało się, że niedługo potem, czy tam parę lat potem, pokazano, że w zasadzie można usunąć element kwantowy z całego tego algorytmu i zrobić taki klasyczny algorytm inspirowany właśnie kwantowym, ale prawdopodobnie gdyby się nie przeszło tą ścieżką kwantową, to by trudno było zrozumieć, jak tego dokonać. Więc to jest też taka ciekawa gałąź właśnie, dla której warto się zajmować algorytmami kwantowymi. Słuchajcie, mamy 5 minut, to ja bym prosił jeszcze takie króciutkie podsumowanie, może po kolei Piotra. Ja w podsumowaniu chciałbym powiedzieć tyle, że niezależnie od tego, czy będziemy mieli prawdziwe, duże, użyteczne komputery kwantowe, czy nie, to zachęcam informatyków do tego, żeby przynajmniej zerknęli na tą dziedzinę wiedzy, choćby po to, żeby nauczyć się nowych formalizmów i uczyć innego myślenia, ale też, żeby mieć kontakt z fizyką, z mechaniką kwantową, która jest niesamowita. Jeżeli wyobrazimy sobie, co się dzieje, jak wygląda nasz świat rzeczywisty, przypomnimy sobie ten taki zachwyt młodzieńczy, który mamy w liceum, jak zaczynamy uczyć się fizyki, to jest doskonałe narzędzie, żeby po prostu obudzić ciekawość, uczyć się nowych rzeczy i patrzeć na świat w inny sposób. Jarku. Ja już powiedziałem. Michał.
Ja bym tutaj chciał podkreślić właśnie, że tak jak, że wciąż komputery kwantowe, symulatory kwantowe, to jednak jest wciąż jeszcze w domenie nauki. Biznes próbuje to zawłaszczyć, ale właśnie tą cechą specyficzną badań naukowych jest to, że wiele rzeczy jest właśnie przy okazji. Tutaj już był podany ten przykład inspirowanych algorytmów klasycznych, ale w przypadku symulatorów kwantowych też są takie przypadki, gdzie właśnie najpierw udaje się zrealizować coś w tych ultrazimnych atomach, czy właśnie takich symulatorach kwantowych, ażeby potem odkryć dokładnie to samo w realnych materiałach. Ja myślę, że takie rzeczy to jest właśnie to, co będzie się działo w najbliższych latach. Marku? Ja bym tutaj się przyłączył do Piotra i zachęcił wszystkich do zajmowania się informatyką kwantową, a szczególnie fizyków. A fizyków dlatego, że pozwoli im to zrozumieć mechanikę kwantową nieco głębiej. To znaczy, ja i tak podejrzewam, że rozumienie, co to znaczy, co to jest stan kota Schrödingera, jest bardzo trudne, no, a może zobaczenie, jak to w praktyce działa i do czego to może służyć, pozwoli zrozumieć, czym to naprawdę jest. Dlatego zachęcam też fizyków do tego, żeby się zajmować. Katarzyno. Ja chciałam powiedzieć, że to, co powiedziałam studentom kiedyś, jak zaczęliśmy uczyć informatyki kwantowej, u nas jeszcze wtedy komputerów nie było na to mody i oni tak trochę mieli takie miny czasem nieszczęśliwe, że tamtą algebrę trzeba się uczyć, a to było wtedy obowiązkowy przedmiot, ale ja im powiedziałam tak, słuchajcie, teraz może macie takie miny, że to nie wiadomo, po co się tego uczycie, ale kto wie, za ileś lat pójdziecie do firm, okaże się nagle, że te komputery są i wtedy wy będziecie pierwsi, którzy będziecie coś wiedzieć, przypomnijcie sobie te zajęcia ze mną i będziecie to sobie, będziecie wiedzieć coś. No i tak sobie myślę właśnie, żeby próbować nowych ścieżek, chociaż czasem może nie ma jakiejś takiej obietnicy szybko. Tak jak ten pan, który miał wykład o Lemie, że ludzie tam dla punktów coś robią, prawda, tą naukę, a powinno się jednak próbować to, co człowieka ciekawi, co jest fajne, a nie przejmować się za bardzo, że tam, no powiedzmy w najbliższej przyszłości za rok czy dwa tego nie będzie. Myślę, że trzeba po prostu próbować i Janusz Widelec coś się uda. I tyle chciałam powiedzieć. Bartku? Ja dość trywialnie podsumuję, tylko że wydaje się, że w następnych latach dominować jednak będą obliczenia hybrydowe, to znaczy komputery kwantowe nie będą dominować, ale z drugiej strony komputery klasyczne też nie odejdą do lamusa i czy chcemy, czy nie, każdy z nas będzie musiał w jakimś stopniu poznać mechanikę kwantową i sposób, w jaki z jej pomocą dokonujemy obliczeń. To ja dziękuję wszystkim panelistom. Mam nadzieję, że debata była interesująca i przynajmniej osoby, które nie znają się na dziedzinie, mogły zobaczyć, że ta dziedzina jest bardzo bogata i tak naprawdę my sami dużo nie wiemy i nie wiemy, co nas czeka w przyszłości. Natomiast warto śledzić i szkoda, że tylko, że nie możemy pytań dostać od widzów, bo pewnie to by też jakoś mogło nam pomóc wyjaśnić niektóre niejasne kwestie, ale takie są warunki nasze pandemiczne, więc tym samym zamykam debatę i dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, panie Rafale. Pytania możemy zadać, dlatego że jest jakaś możliwość komunikacji przez stronę PTI, a ponieważ ja zapowiedziałem, iż będziemy chcieli kontynuować pewne wątki, które podczas dzisiejszych poszczególnych aktów naszej dyskusji zaczęliśmy, więc myślę, że jest szansa na ich kontynuację. Dla mnie jest najważniejsza rzecz, najważniejsze przesłanie, że po pierwsze mamy w Polsce osoby, które zajmują się informatyką kwantową i nie tylko czytamy o informatyce kwantowej w popularnych gazetach te różnego rodzaju prawdy i przekłamania, że w naszych ośrodkach naukowych prowadzimy badania związane z symulacjami kwantowymi i najważniejsza rzecz, że myślimy o tym, w jaki sposób to można wykorzystać w praktyce, bo to jest cała istota sprawy. A co do takich dykteryjek, to chciałem powiedzieć, że jeżeli przeczytamy jedną z pierwszych książek Lema pod tytułem Eden, to tam w tej wielkiej rakiecie w którymś wieku na zapleczu są książki. I te książki po katastrofie rakiety służą do czego? Do tego, żeby po nich można było wyjść z rakiety i wydostać się na czas rzeczywisty, do niczego więcej. W związku z czym, ale są potrzebne. W związku z czym to jest tak jakby zastanowienie się nad tym, że to nie jest do końca tak, że niektóre elementy świata analogowego są zbędne w świecie cyfrowym, no bo
płyty też w tej chwili pomału analogowe odtwarzamy, bo wydaje nam się, że są one lepsze od płyt cyfrowych. I tym bym skończył przed przerwą. Dziękuję Państwu za bardzo ciekawą dyskusję, za ciekawy wykład, za wszechstronne naświetlenie prawdy o informatyce kwantowej.